Witam serdecznie wszystkich widzów kanału My Politics na 9 odcinku z serii Młodzież versus Politycy. Dzisiaj gościem poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 9 kadencji, prezes partii Konfederacja Korony Polskiej, pan Grzegorz Braun. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się, szczęść Boże, z Nowym Rokiem wszystkim, wszystkiego dobrego. Daj Boże. Również przedstawiciele poszczególnych młodzieżówek, poczynając od pana Federico Manuncy z Młodych Mogą. Witam serdecznie, panie pośle, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pan Mateusz Trochanowski z Młodych Nowoczesnych. Dobry wieczór państwu i dobry wieczór, panie pośle. Pani Paulina Nowak z Klubów Młodych dla Polski. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dobry wieczór, panie pośle, dobry wieczór, nasi drodzy widzowie. Pan Mateusz Majkut z pokolenia 2050. Witam państwa, witam pana, panie pośle, szczęść Boże i daj pan, Boże. Pan Juliusz Zawodzki z Klubów Młodych K15. Dzień dobry, witam serdecznie. Państwo Toli Kulczycki z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Witam państwa bardzo serdecznie. I pan, żeby uprzedzić, korzystam z zaimków oni ich. Dziękujemy bardzo. Pan Jan Tyszka-Ostrowski z Młodych Libertarian. Witam bardzo serdecznie i życzę nam wszystkim miłej oraz owocnej dyskusji. Oraz pan Kacper Malinowski z Ostrej Zieleni. Witam wszystkich, witam pana posła, witam pana prowadzącego. Pierwsze pytanie tradycyjnie od prowadzącego debatę. Panie pośle, skoro Yoda był Żydem, to może Obi-Wan Kenobi był Polakiem? Rozumiem, że pan odrobił lekcję i pan troszkę się starał zaznajomić z przejawami mojego funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Cieszę się, że mam widzów także i wśród pokolenia XXI wieku, bo ja, jak wiadomo, urodziłem się w poprzednim stuleciu, a mentalnie najchętniej przebywam w jeszcze dawniejszych epokach, stąd cieszę się, że moje dywagacje na temat postaci z Gwiezdnych Wojen także i pana zainteresowały. Dziękuję bardzo za ten ciekawy wywód. Myślę, że moc dzisiaj będzie z nami. A jako pierwszy według wcześniej wylosowanej kolejności pytanie zada Federico Manunca z Młodych Mogą. Tak, szanowny panie pośle, śledzę pana działalność od jakiegoś czasu i w marcu 2019 roku rozpętała się burza, jeśli chodzi o pana wypowiedź o homoseksualistach. Tam były różnego rodzaju właśnie portale typu, tam chyba Wprost pisało, że mówi pan jawnie o karaniu homoseksualistów w więzienie, o penalizacji homoseksualizmu. No ja bym chciał tak się zapytać ze źródła, że tak powiem, jak by pan widział, gdyby teraz na przykład dostał pan władzę królewską, byłby pan królem Rzeczypospolitej Najjaśniejszej, jak by pan działał w sferze homoseksualistów? Czy mieliby oni na przykład prawo do związków partnerskich, czy by mogli po prostu bytować normalnie, tak jak to się dzieje do tej pory? Jeszcze raz zgłaszam państwu pewne problemy z dźwiękiem. Ja wszystkie słowa, które państwo wypowiadacie, słyszę, ale myślę, że dotarł do mnie sens pańskich pytań w liczbie mnogich. Nie, zdaje mi się, że pyta pan o kilka różnych kwestii naraz i postaram się odpowiedzieć. Pierwsza kwestia taka, że no, różne rzeczy można przeczytać i usłyszeć na temat mojego funkcjonowania publicznego, na temat mojej biografii i mojego światopoglądu. I ja mam do pana i do wszystkich państwa taką uprzejmą, nawet pokorną prośbę, żebyście zechcieli ustosunkowywać się do tego, co ja rzeczywiście mówię, co powiedziałem, zrobiłem, czy czego zaniechałem, a żebyście nie traktowali jako faktów stwierdzonych tego, co inni mówią, że ja mówię. To takie zastrzeżenie i prośba. To akurat mocno a propos, dlatego że pan się odnosi do pewnych wariacji na temat mojej wypowiedzi, która wyrwana z kontekstu została poddana mocnej obróbce
politycznej, w konwencji czarnego PR-u. I no cóż, takie życie, ja się nie uskarżam, tak funkcjonuje przestrzeń publiczna, że nie kijem go to pałką. Ale teraz do meritum. Pytanie o to, co zrobiłbym z władzą, gdyby była mi dana, w odniesieniu do życia prywatnego ludzi, którzy byliby mojej władzy poddani, czy też, jak może niektórzy się obawiają, narażeni. Otóż to jest pytanie, które należy uchylić, dlatego że mój światopogląd nie zakłada jakichkolwiek ingerencji w prywatność obywateli poddanych, ludzi, którzy są pod prawem, na którego stanowienie ja miałbym wpływ. Żeby to krótko podsumować, jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich form totalitaryzmu, który z mojego punktu widzenia przejawia się w zaglądaniu przez państwo obywatelom do kieszeni, do łóżka, a w konsekwencji również zaglądaniu do ich głów celem śledzenia myślozbrodni. Jestem przeciwny cenzurze prewencyjnej, jestem przeciwny fiskalizmowi, tak konkretnie na przykład podatek od dochodów osobistych, PIT to z mojego punktu widzenia jest działalność na głębokim pograniczu przestępczości ze strony władzy. I jeśli idzie o obyczajowość, no to są sfery prywatna i sfera publiczna. W sferze prywatnej nie mam i nie próbuję i nie chcę mieć wpływu na pańskie życie prywatne, poza tym wpływem, który mógłbym mieć jako pana ewentualny życzliwy bliźni, rodak, gdyby pan zechciał zasięgać mojej rady na swojej ścieżce życiowej, czego się nie spodziewam i nie podejrzewam. Natomiast inna para kaloszy to jest przestrzeń publiczna. I w przestrzeni publicznej, no podam panu taki przykład, tak jak na przykład nie jest traktowany jako przejaw dyskryminacji fakt nieangażowania do lotnictwa myśliwskiego krótkowidzów, do których ja należę. Mam grube okulary, no ale nie obrażam się, że nie zostanę astronautą w pierwszej polskiej misji marsjańskiej. I to samo odniósłbym do pewnych przejawów dezintegracji wewnętrznej w wymiarze psychofizycznym, których manifestacją jest zwłaszcza publiczne reklamowanie własnego nieuporządkowanego trybu życia, który może mieć różny charakter, ale jeżeli ktoś z tego czyni swój zawód, jeżeli ktoś swoje funkcjonowanie w przestrzeni publicznej opiera na tym, że zostaje na przykład zawodowym sodomitą, no to jest z mojego punktu widzenia dyskwalifikujące od pełnienia funkcji publicznej w administracji, wojsku, służbach. I tyle na ten temat, bo jeśli idzie o mój światopogląd, być może wyprzedzę tutaj jakieś pytania, właśnie administracja, sądy, wojsko, służby policyjne, jawne i tajne, to jest to, do czego ograniczać się powinny kompetencje państwa. Dziękuję. Oczywiście jak zwykle proszę o kulturalne pytanie i kulturalną dyskusję, a teraz jako kolejne pytanie zada Mateusz Trochanowski z Młodych Nowoczesnych. Okay. Panie pośle, czy nie uważa pan poseł, że reklamowanie komercyjnej książki Fałszywa pandemia na mównicy jednej z najważniejszych izb tego państwa, będąc jednocześnie jej przedstawicielem, nie uwłacza w pewien sposób nazywanej tak przez pana Najjaśniejszej Rzeczpospolitej? Już abstrahując od szkodliwości reklamowanej książki, czy zużywanie czasu przeznaczonego na sejmową dyskusję dla reklamy przystoi według pana posłowi Rzeczpospolitej? Rozglądam się tutaj wokół siebie, ale niestety nie
widzi pan, dziękuję za przypomnienie, już po nie w czasie nie pamiętałem, żeby się tu wyposażyć w egzemplarze książek z cyklu Fałszywa pandemia, tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci w przygotowaniu, dwójka dotyczyła głównie testów PCR, trójka będzie dotyczyła przymusu zamaskowania. Bardzo polecam tę lekturę także państwu, ponieważ polska przestrzeń publiczna jest zamknięta na debatę merytoryczną, która by podnosiła i aspekty medyczne, i aspekty prawnoustrojowe tego, co państwo polskie czyni, czego zaniechało pod pretekstem walki z mniemaną pandemią, dlatego też czuję się nie tylko upoważniony, ale nawet zobowiązany, żeby wykorzystywać każdą okazję z nie tak znowu licznych okazji mojego publicznego funkcjonowania, żeby zachęcać do tej publicznej debaty. Czy pan miał może okazję zapoznać się z zawartością tej książki, o której istnieniu już pan wie od jakiegoś czasu, ale czy miał pan czas, czy miał pan taki impuls, żeby zapoznać się z tym, co ta książka w swoich okładkach niesie? Jeśli nie, no to szkoda. Obawiam się, że ograniczyłem się jedynie do recenzji i opisu tej książki. Po widocznej krytyce i przyrównywaniu koronawirusa do problemu, jaki znamy z epidemii grypy co roku, postanowiłem, że książka nie jest godna kupienia i tym samym wsparcia jej autorstwa. Cóż, szanowny panie, manifestuje pan w ten sposób swój konformizm wobec oficjalnej, poprawnej politycznie narracji, skoro nieliczne wzmianki, bo pan mówi o recenzjach, prawda jest taka, że ta książka generalnie nie tylko nie jest recenzowana szerzej, ale nawet najczęściej w ogóle nie jest wzmiankowana, skoro pan ogranicza się do tych wzmianek i na ich podstawie podejmuje pan taką decyzję, że woli pan nie wiedzieć niż wiedzieć, to ja rozumiem, że w dalszym ciągu naszego dzisiejszego spotkania pan nie będzie podejmował tematów kluczowych dla ostatniego sezonu w polskiej polityce, ponieważ pan się zadeklarował jako niedoinformowany i co gorzej niechcący poszukiwać rzetelnych informacji w tej sprawie. Obawiam się, że książka pod tytułem Fałszywa pandemia jest całkowicie niezaliczalna do źródeł rzetelnych informacji i uważam, że no, na temat koronawirusa pan się wypowiada na temat książki, której pan nie przeczytał. To wielka szkoda, ale wystawia pan sam sobie świadectwo w ten sposób. Dziękuję bardzo. Jako kolejny staram się nie recenzować książek, których nie czytałem. Jako kolejne pytanie zada Juliusz Zawłocki z klubu Młodych K15. Panie pośle, bo ja tutaj tak starałem się znaleźć rzeczywiście teksty, które pan, znaczy poglądy, które pan wygłaszał, a nie co inni o panu mówili, więc mam takie pytanie, czy można wnioskować, że właściwie pan postuluje wprowadzenie dyktatury, bo od tego będzie zależeć moje następne pytanie. Jeszcze raz zgłaszam uprzejmie zgłaszane już przed rozpoczęciem naszego programu problemy z dźwiękiem, ale zabrzmiało mi słowo dyktatura w trybie tak, pytania. To ja jeszcze raz powtórzę, bo nie chciałem tutaj wkładać panu słów w usta, których pan nie wypowiedział, więc chciałem się upewnić, czy pan postulując monarchię de facto postuluje wprowadzenie dyktatury? To antypody, szanowny panie, wzajemnie na antypodach położone są te dwie koncepcje prawno-ustrojowe. Jako monarchista, tak owszem, monarchista praktyczny, monarchista realista, co się tym wyraża, że ja po prostu osobiście wolałbym umierać raczej jako poddany niż jako obywatel, bo obywatel to jest ktoś, kto się musi obywać permanentnie bez wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze i najbardziej żywotnie potrzebne. Otóż jako monarchista jestem na antypodach wszelkiego totalniactwa, do którego zaliczyć należy dyktaturę. Dyktatura bowiem, to oczywiście moje domniemanie, to z pańskiego punktu widzenia rządy jednostki. Czy dobrze rozumiem?
Przepraszam, nie słychać nic w wyciszonym mikrofonie. Proszę jeszcze raz okay. Znaczy, wie pan, to zależy. No, dyktatury były, chociażby taka, jaka była w Japonii, to była dyktatura elity wojskowej w czasach II wojny światowej i nie była to władza jednego człowieka, tylko całej generalicji. Więc różne są formy dyktatury na świecie, to nie zawsze sprowadza się do jednego człowieka. Natomiast mi bardziej chodziło o to, że właściwie państwo postulujecie wolny rynek, jeżeli chodzi o kwestię gospodarczą, a jeżeli chodzi o kwestię naszej demokracji, czyli wolny rynek polityczny, to jemu zaprzeczacie. Bo staracie się jak najbardziej negować demokrację, a demokracja, właśnie zwłaszcza demokracja bezpośrednia, gdzie jest element referendum, wprowadza wolny rynek do tworzenia prawa do między innymi wdrażania w życie idei politycznych, czy takich prostych lokalnych rozwiązań na szczeblu polityki lokalnej. I właściwie znowu jest taka pewna sprzeczność, nazywacie się wolnością, a z drugiej strony chcecie tą wolność polityczną odebrać ludziom, no. Szanowny panie, tak, jestem za wolnością, zachowaniem prawa do prywatności, jestem za wolnością zgromadzeń, wolnością debaty publicznej, wolnością gospodarczą, bez której rzecz jasna ludzka niezależność, indywidualna wolność nie ma fundamentu i nie ma pokrycia. Jestem zwolennikiem tego wszystkiego, co właśnie w mijającym sezonie politycznym Polacy tracą w lawinowym tempie. I uwaga, tracą tę wolność we wszystkich możliwych wymiarach pod hasłami demokratycznymi. A zatem tak, jestem antydemokratą. Demokracja, demokracja, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić. No więc jeśli nie ma... I kto byłby monopolistą? Czyli kto by był tym regentem, o którego pan zabiega, żeby zjawił się jakiś król, czy może właśnie regent i nagle dowodził całą Polską? No kto by był tym regentem? Proszę powiedzieć, jeżeli pan chce odejść od demokracji, no to jakąś konstruktywną wizję proszę powiedzieć. Dokończę moją frazę, demokracja, demokracja, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić. Więc ponieważ w demokracji hierarchie realne władzy są niejawne, więc też i rządzą mafie polityczne, służby specjalne i loże. I loże popularnie zwane masońskimi, chociaż to jest pewnie większa liczba takich organizacji, które próbują i całkiem nieźle im to wychodzi realizować cele na drodze stosowania rozmaitych środków perswazji, cybernetyki społecznej, strategicznego zarządzania percepcją. Ja jestem w życiu publicznym również wielkim zwolennikiem jawności i dlatego właśnie demokracja mnie brzydzi. Dlatego demokracja to bagno, ohyda, to hipokryzja. To wielka hipokryzja, ponieważ chyba nikt z Państwa nie wejdzie tutaj ze mną w jakąś głęboką polemikę, kiedy stwierdzę, że ani prezydent belwederski Duda, ani premier Morawiecki to nie są szczyty hierarchii władzy w Polsce, prawda? To nie są ludzie, w których głowach wylęgają się te scenariusze, te strategie, które nękają Polaków i niszczą nasze życie gospodarcze, publiczne, także kulturalne, oczywiście rodzinne. Czy jest ktoś, kto żyje w naiwnym przekonaniu, że Mateusz Morawiecki to jest szczyt piramidy władzy w Polsce? Czy jest ktoś, kto sądzi, że Andrzej Duda to jest... Nie słyszę pana. Nie słyszę pana. Pana, bo pan przeciąga to w nieskończoność, a to nie jest odpowiedź na pytanie. Pytanie było, jeżeli państwo negują demokrację, to jaką przedstawiacie alternatywę? Kto miałby zostać tym regentem, a nie, że regent się nagle pojawi i przejmie władzę? Tak, jedyną cywilizowaną alternatywą dla demokracji jest monarchia, tak, oczywiście. Cała reszta, no to jest właśnie zamordyzm, totalniactwo i odpowiadam panu w telegraficznym skrócie. Jeśli nie chce pan, żeby wzięli nas za twarz jacyś anonimowi totalniacy, być może z jakąś huntą wojskowo-policyjną tworzącą fasadę,
jeśli pan nie chce być podległy do końca życia mafiom, służbom, lożom, kantorom bankowym, do których pan nigdy nie wejdzie i których procedury demokratyczne nie dotyczą, to niech pan się żarliwie modli o powrót króla. A kto nim będzie, skąd przyjdzie, czy w ogóle przed końcem dziejów Polacy sobie zasłużą na to, żeby im Pan Bóg monarchę zesłał, tego ja oczywiście nie wiem. Dziękuję bardzo. Przepraszam, panie Juliuszu, ale temat już się ciągnie parę minut. Teraz pytanie zada państwo Toli Kulczycki. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Witam wszystkich ponownie. I tak, zacznę może pytanie od wprowadzenia trochę kontekstu. Jak wygląda sytuacja w naszym kraju? Mianowicie w naszym kraju osoby ze społeczności LGBT+, mają 7-krotnie większy współczynnik zachorowań na depresję, to jest podparte badaniami. I tak samo podparte badaniami jest to, że w krajach, w których prawo cywilne jest dużo lżejsze dla osób LGBT+, ten współczynnik jest dużo niższy. Proszę mi powiedzieć w takim razie, ile osób musi jeszcze zachorować lub umrzeć z własnych rąk, żebyście państwo przestali szczuć zwykłych ludzi, zwykłych Polaków? To kolejne pytanie, które dociera do mnie w części, ale rozumiem, że zostałem tutaj oskarżony o czyjeś gorsze samopoczucie, tak? Czy dobrze rozumiem, że no nawet o śmierć, nawet o śmierć byśmy powiedzieli. Aha. No to tak, to ciekawie się program rozwija, to na pewno mocny akcent, no więc ja oczywiście skromnie i pokornie oddalam takie oskarżenia i cóż, odpowiem taką sugestią, że ponieważ jak rozumiem tutaj padły jakieś dane statystyczne, więc jeśli już o nich mówimy, no to na pewno warto by młodzieży, której opowiada się o tych sprawach w szkole czy na uczelni, warto by przybliżać także i tę bardzo prostą i w swojej wymowie dramatyczną statystykę, która stwierdza, że osoby hołdujące niekonwencjonalnemu trybowi życia w sferze obyczajowej, seksualnej, żyją krócej. To bardzo, bardzo przykre i wymowne, i jeżeli, jak słyszę, są ludzie, którzy upierają się wprawiać młodzież męską i żeńską w konfuzję, przedstawiając sprawę identyfikacji płciowej jako opcjonalną i jako należącą do sfery ich wolnych i ciekawych eksperymentów i wyborów życiowych, to są ludzie, którzy właśnie część także i polskiej młodzieży narażają na przedwczesny zgon, ponieważ statystyki są nieubłagane. Sodomici żyją krócej. Dziękuję, po raz kolejny proszę o jak to może najbardziej... krócej, ale Freddie Mercury może krótko żył, ale dał ludziom nadzieję. Więc jest różnica między żyć długo i nie wdrażać nic nowego dla świata, dla ludzi, a można nawet żyć krótko i zmienić ten świat, zmienić ludzkie serca. Więc naprawdę argument o długości życia jest po prostu absurdalny, jest po prostu głupi. Ten argument jest też głupi jakby z wielu innych powodów, bo do tego przyczyniają się właśnie samobójstwa, które szczególnie we wczesnym wieku nie są niewywołane nagonką, którą prezentują środowiska pana posła. No, nie można tego przypisać za bardzo nikomu innemu, chyba że również partii rządzącej, ale to, że się z partią rządzącą w tym lubujecie, no to już jest świadome, to jest jakby powszechnie wiadome, tak? Ja po raz kolejny proszę jak najbardziej kulturalną dyskusję i chce pan zgłosić ad vocem? Proszę bardzo. Ja bardzo proszę, żeby widzowie, także i państwo uczestniczący w tej transmisji, żebyście
odnotowali, że to nie ja wchodzę tutaj na wojenną ścieżkę. Ja jako człowiek staroświecki, właśnie urodzony jeszcze w poprzednim stuleciu, a jak mniemam nieskromnie zakorzeniony jeszcze w stuleciach dawniejszych, ja jestem człowiekiem, któremu do głowy nie przyszło zagadywać pana czy pani na te tematy, które z całą pewnością do mnie nie należą, należą do sfery prywatności. Natomiast, już to dzisiaj powiedziałem, czynienie z tego zafiszowania się w tej dziedzinie procederu politycznego, no to właśnie powoduje, że jesteśmy w konflikcie politycznym i jeśli by to tylko ode mnie zależało, to z całą pewnością osoby przejawiające w tej dziedzinie niestabilność i czyniące z tego swój zawód nie należałyby do osób, które państwo polskie powinno zatrudniać i powoływać do służby. Tyle i tylko tyle w tej sprawie. I tym samym myślę, że można usiąść na razie dyskusję na ten temat. Możliwe, że jeszcze do niej wrócą przedstawiciele młodzieżówek. A teraz proszę pana Mateusza Majkuta z pokolenia 2050 o zadanie pytania. Dziękuję, witam jeszcze raz wszystkich, witam pana posła. Panie pośle, ja mam w sumie dwa pytania, z czego pierwsze będzie kontrolne, ponieważ Dotarłem do niejakiego wystąpienia pana posła w telewizji tak zwanej publicznej i tam pan prezenter Klarenbach wyłączył panu kiedyś połączenie, ponieważ właśnie reklamował pan książkę Fałszywa Pandemia. Zatem pytanie kontrolne. Panie pośle, czy wierzy pan w pandemię koronawirusa? Panie Mikołaju, czy nie byłoby lepiej, gdyby pan wybrał mój telefon, gdybyśmy byli w połączeniu telefonicznym, dźwiękowym? Ja wyłączyłbym dźwięk tutaj w urządzeniu, przed którym siedzę i jeśli u pana jest czysty odbiór dźwięku od wszystkich koleżanek i kolegów, to może ja lepiej słyszałbym to, co państwo mówicie. Proszę o to z szacunku do państwa, do naszych słuchaczy. Ja mogę oczywiście robić dobrą minę do tego złego dźwięku i starać się odpowiadać na pytania domyślne w części, ale przy kolejnym pytaniu to może się okazać karkołomne. Ja rozumiem, ale myślę, że byłoby to na dłuższą metę jeszcze bardziej problematyczne. Myślę, że mogę po prostu, jeżeli pan mnie dobrze słyszy, mogę skrócić szybko to, co pan Mateusz Majkut powiedział. Ja jeszcze tym razem, jak sądzę, jestem w stanie z fragmentów zasocjować całość. Pan mnie pyta o program telewizji reżimowej zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną i pyta pan mnie o moment, w którym funkcjonariusz frontu ideologicznego funkcjonujący dla zmylenia przeciwnika jako niezależny dziennikarz ocenzurował mój przekaz publiczny, eliminując komunikat, który pojawia się na okładce książki, o którą już dzisiaj byłem pytany, Fałszywa pandemia. Tak, pytałem, czy wierzy pan w pandemię w takim razie? Czy jest pan... Proszę pana, ależ oczywiście to nie jest kwestia wiary, prawda? Któż z nas od dzieciństwa nie przechorował się od czasu do czasu? Ja szereg razy. Ostatnie sezony są akurat dla mnie lepsze, tego nie wyłączając, ale dlatego powiadam, to nie jest w ogóle kwestia wiary, tak? Od czasu do czasu ludzie zapadają na zdrowiu, ale do tej pory nie zdarzało się, żeby na tle tych lżejszych, cięższych, wyodrębnionych czy seryjnych zjawisk natury medycznej, których realność nie ulega dyskusji, żeby wyłączano gospodarkę,
żeby pakowano do aresztu 3 miliony Polaków, a to jest faktem, w roku 20 to się stało, pozbawienie wolności bez wyroku sądu, bez procesu, bez oskarżenia, bez uzasadnienia, 3 miliony Polaków posadzonych do aresztu domowego. Zamknięcie życia publicznego, praktyczne zniesienie, zanegowanie wolności zgromadzeń, prawa do prywatności, debaty publicznej, życie gospodarcze, no i nade wszystko życie rodzinne, także życie religijne. No to jest działanie rewolucyjne i ja tych działań w żaden sposób nie jestem w stanie rozgrzeszyć, usprawiedliwić takim czy innym stanem zdrowia publiczności, a jeśli idzie o rok 2020, to czas najwyższy odnotować, że największa liczba zgonów ujęta w statystykach minionego 2020 roku, to nie są ofiary żadnej pandemii, żadnego wirusa, to są ofiary dezorganizacji systemu opieki zdrowotnej, to są ofiary dewastacji szpitalnictwa, zerwania normalnego kontaktu pacjent-lekarz. To jest, zgodni są co do tego statystycy, co najmniej 50, a niektórzy uważają, że może nawet 70 tysięcy zgonów ponad normę statystyczną. No, więcej niż w analogicznych okresach minionych lat i to są te zgony, których, uwaga, nawet kreatywna księgowość Morawieckiego, Dworczyka, Niedzielskiego i spółki nie zdołała upchnąć w rubryce covidoza. To jest 50, 60, może więcej tysięcy Polaków, którzy odeszli na tamten świat, bo na skutek dezorganizacji, politycznej dezorganizacji naszego życia, nie zostali zdiagnozowani na wiosnę, nie byli leczeni latem i jesienią, zimą umierają. Ale powtarzam, nie na żadną covidozę, tylko na rozmaite banalne, stare, dobrze znane schorzenia, nowotwory, niewydolności. To są statystyki. A z drugiej strony w tych statystykach też nie jest specjalnie nagłaśniany fakt wielkiego triumfu medycyny, który nastąpił w ubiegłym roku. Jeśli ktoś szuka dobrych wiadomości, to trzeba by o tym trąbić od rana do wieczora. Szanowni Państwo, współczesna medycyna pokonała i wyeliminowała zwykłą grypę. Nie wiem, czy Państwo to odnotowaliście, rzecz warta uwagi. Od rana do wieczora na pasku w telewizjach reżimowych wiadomości, które mają terroryzować Polaków i mają ich stawiać do pionu i mają legitymizować tę nową formę totalitaryzmu, segregację sanitarną. Natomiast ani słowa o tym, że banalna, zwykła grypa praktycznie, statystycznie zniknęła. I to powinno dawać do myślenia. Dobrze, to ja spróbuję się przybliżyć jak najbardziej do komputera, z którego pobierany jest dźwięk i zapytam dalej w tym samym trybie. Skoro tak jak pan twierdzi, panie pośle, nasza pandemia to jest tak zwana covidoza, której nawet kreatywna księgowość premiera nie jest w stanie upchnąć w odpowiednią rubrykę, to proszę mi powiedzieć, kto według pana stoi za tym, że wedle oficjalnych danych z dnia 10 stycznia, czyli z dzisiaj, podanych na stronie Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, na COVID zapadło 90 milionów ludzi na świecie, a zmarło prawie 2 miliony, co daje stosunek 2,22% stosunek zachorowanych do nieżyjących. Kto za tym wszystkim stoi? Skoro tak jak pan mówi, jest to covidoza i efekt zwykłej zachorowalności.
pan nie słuchał mnie uważnie, albo też i pana dotyczą te problemy z transmisją dźwięku. Ja, jak pan widzi, nie wypowiadam się na temat sytuacji na całym globie, dlatego że nie jestem skarbnicą wiedzy ogólnej na każdy temat. Natomiast jako polski polityk czuję się współodpowiedzialny za sytuację w naszym kraju. I w naszym kraju, nie roztaczając żadnej teorii spiskowej, ja po prostu widzę prawną, a potencjalnie karną odpowiedzialność konkretnych osób za działania i zaniechania. Ja opowiadam się za legalizmem, opowiadam się za tym, żeby wolności, uwaga, konstytucyjne, ustawowo gwarantowane, nie były Polakom odbierane pod pretekstem walki z pandemią i z próbą podżyrowania tych aktów bezprawia aktami niższej rangi, takimi jak rozporządzenia, zarządzenia, czy wręcz wypowiedzi na konferencji prasowej. Patrz komunikat ustny o godzinie policyjnej w Sylwestra, który później był dementowany pośrednio przez samego rzecznika rządu, który mówił, że premier używał metafory, no ale rzecz odniosła skutek, dlatego że bardzo wielu Polaków ulega terrorowi mediów, terrorowi wypowiedzi publicznych. Bardzo wielu naszych rodaków nie odróżnia statusu prawnego wypowiedzi premiera, czy ministra, czy rzecznika na konferencji prasowej od statusu ustawy, czy artykułu konstytucji. I to jest wielka bieda, na tym władza żeruje. Kto jest zatem odpowiedzialny za te nadliczbowe zgony? 50, 60, może więcej tysięcy Polaków, których, powtarzam, nawet oficjalne statystyki nie mieszczą w rubryce covidoza, odpowiadają Morawiecki, Kaczyński, Niedzielski, Szumowski, inspektor Pinkas i jak się tam nazywa jego następca. To są ludzie, których gdyby prawo w Polsce funkcjonowało i gdyby policja, służby i sądy były w swojej działalności nakierowane na czynienie zadość sprawiedliwości, gdyby prokuratura była aktywna, no to tych ludzi widzielibyśmy przed sądami i ci ludzie do końca życia nie wyszliby z więzień. No niestety w polskim kodeksie karnym nie ma kary głównej, na którą oni wszyscy zasługują. Jako kolejne pytanie zada pani Paulina Nowak z klubu Modlitwa dla Polski. Szanowny panie pośle, przysłuchując się pańskim wypowiedziom odnośnie sytuacji pandemicznej w naszym kraju, szczerze mówiąc, aż kusi mnie, żeby zadać jedno z pytań, które gdzieś tam mam w zanadrzu. Jednak myślę, że chciałabym zapytać pana o inną sferę, która jeszcze podczas naszej dzisiejszej debaty nie zapadła, a bardzo ciekawi mnie pana zdanie i pogląd na ten temat. Głosi pan, że należy uprościć i obniżyć podatki, jednocześnie redukując przy okazji... Szanowna pani, w momencie, kiedy wypowiedziała pani słowa głosi pan, dźwięk się urwał, rozmył, więc nie wiem, co głoszę. Proszę mi to powtórzyć. Bliżej mikrofonu. Głosi pan, że należy uprościć i obniżyć podatki, jednocześnie redukując wydatki budżetowe plus redukując działanie administracji oraz radykalne uproszczenie procedur. I mam tutaj pytanie, w jakim stopniu Grzegorz Braun chciałby te podatki uprościć i do jakiego stopnia obniżyć, mając jednocześnie na uwadze straty, które obniżenie podatków może wywołać? I chciałabym tutaj poznać jakieś takie konkretne argumenty i konkretne stwierdzenia oraz konkretny pana pogląd na daną sferę właśnie ekonomiczną. Zrozumiałem, że pyta mnie pani o podatki i że wie pani już, że jestem zwolennikiem ich radykalnego obniżenia. No oczywiście ten kij ma dwa końce. Jeśli chcemy obniżać podatki, no to natychmiast musimy redukować tego molocha administracji i służb państwowych. Trzeba, żeby pieniądze z budżetu były wydawane na to, co dla państwa, dla jego istnienia, dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa publicznego żywotnie potrzebne, niezbędne, a nie były wydawane na, przepraszam, Michałki.
Co to są Michałki? No, to jest na przykład system paśników dla cwaniaków, które służą zaspokajaniu nie tyle potrzeb, ile raczej zachcianek i tęsknot rozmaitych ludzi, którzy są aktualnie zbliżeni do władzy. Czy to w świecie show biznesu, czy w świecie nauki akademickiej, czy w strukturach władz administracji samorządowej. Kto jest bliżej władzy, temu dosypią do żłoba. I to jest nieuczciwe. To jest po prostu głęboko nieuczciwe, a z drugiej strony nie tylko nieuczciwe, ale i niepraktyczne, bo na to wszystko przecież ktoś musi zarabiać. Pieniądze nie biorą się z powietrza. Jeśli ktoś wyobraża sobie, że Polska może funkcjonować, rozwijać się i stabilizować swoją pozycję w oparciu o regularne dotacje, fundusze europejskie, no to się myli. To koryto właśnie się urywa. To koryto zostało właśnie podłączone do takiego specjalnego mechanizmu, który reżim brukselski nazywa mechanizmem praworządności, a jest to w istocie mechanizm szantażu, wymuszenia politycznego z użyciem kija lub marchewki w finansach. I to również jest głęboko nieuczciwe i to jest, uwaga, również niebezpieczne dla państwa. Trzeba zatem dać Polakom normalnie żyć i pracować. Trzeba dać funkcjonować polskiemu przedsiębiorcy, a nie zamykać jego interes pod pretekstem walki o zdrowie publiczne, które jest najpoważniej zagrożone właśnie ze strony aktualnej władzy. Trzeba, żeby polskie firmy ze szczególnym uwzględnieniem tych teraz najbardziej tępionych, małych, średnich przedsiębiorstw, tak lekceważąco nazywanych, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych, żeby mogły normalnie funkcjonować. Dobrobyt narodów w historii bierze się, szanowna pani, z tego, że jeden drugiemu da pracę, da zarobić, da uczciwie żyć. Incydentalnie w dziejach zamożność, bo nie dobrobyt powszechny, ale zamożność elit bierze się z rozmaitych wymuszeń rozbójniczych, wojennych, rewolucyjnych. W tej chwili mamy do czynienia właśnie z realizacją takiego rewolucyjnego projektu eurokołchozowego, globalnego w wymiarze finansowym. Mamy do czynienia z, wspomniałem o tym, władza zakulisowa, kto tutaj tak naprawdę rządzi. No właśnie, czy rządzi Mateusz Morawiecki, czy ci lichwiarze, z którymi podpisywał ostatnią swoją umowę o pracę, zanim jeszcze został premierem i jawnie zaczął i publicznie politykować. W każdej umowie o pracę są jakieś klauzule poufności, prawda? Bardzo jestem ciekaw, czy nawet pan Jarosław Kaczyński zapoznał się z treścią tych umów i zna te klauzule poufności, które podpisywał w swoim poprzednim życiu Mateusz Morawiecki. Polska ze szczególnym uwzględnieniem polskiej przedsiębiorczości, polskich biznesów rodzinnych jest zagrożona przez ucisk fiskalny, wyzysk podatkowy, no i talmudyzm biurokratyczny, który sprawia, że wykładnia obowiązującego prawa, którego nikt tak naprawdę w całości nie zna, jest zależna od lokalnego widzimisię tego czy owego urzędnika, tego czy owego poborcy podatkowego. I to jest sytuacja niebezpieczna, tragiczna, z tym trzeba skończyć, jeśli Polska ma istnieć. Jeżeli państwo, szanowni, drodzy, czcigodni, młodzi przyjaciele i słuchacze i nieprzyjaciele, jeśli chcecie mieć własne państwo, a nie cudze, czy atrapę państwa, która będzie zarządzana przez Radę Ambasadorów Obcych Państw i przez impulsy dochodzące z zagranicznych kantorów bankowych,
no to na tym się skupcie. Kto tu właściwie rządzi i komu Polacy płacą podatki i czy przypadkiem nie za dużo? Ad vocem szybkie, tak, jeszcze? Jeżeli tak, to bardzo proszę 30 sekund i przechodzimy do pana Jana. Panie pośle, jakby prosiłam pana o konkretne odpowiedzi, a usłyszeliśmy jakby kolejny raz szersze spektrum. Ja pytałam się o konkretny spadek, jeśli chodzi o stopę procentową tych podatków, ponieważ z tego, co ja się orientuję, to jest ponad 30%, nie jest tak źle w porównaniu do innych państw. I nie odpowiedział pan niestety na moje pytanie odnośnie tego, w jaki sposób i o ile chciałby pan te podatki zmniejszyć, nad czym bardzo ubolewam, ale serdecznie dziękuję za pańską odpowiedź. 30% czego pani naliczyła, bo to bardzo byłoby dla mnie ciekawe? To jest około 32% z PKB, a w porównaniu na przykład do innych państw, gdzie średnia europejska wynosi około 40%, także jesteśmy poniżej średniej. A pan jeszcze chce to w jakiś sposób obniżać? Myślę, ja już wcześniej wspominałem, bo pani jest, rozumiem, nieusatysfakcjonowana tym, że buduje wypowiedź bardziej ogólnikową, niż by pani sobie życzyła, więc wcześniej już wspomniałem, że jestem na przykład zaprzysięgłym wrogiem PIT-u, podatku od dochodów osobistych, i cała konstrukcja systemu fiskalnego w Polsce powinna się moim zdaniem opierać na zniesieniu tego właśnie podatku, który jest niczym innym, jak tylko penalizacją przedsiębiorstw. Nie należy uzależniać pod wysokości podatków od tego, na ile kto jest zaradny, przedsiębiorczy, ilu ludziom jest w stanie zapewnić pracę i zarobki. Dziękuję bardzo. Tutaj pan Jan przytakiwał przed chwilą panu Braunowi. Też widzieliśmy, że się posilił przed zadaniem pytania, więc bardzo prosimy o to pytanie. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze taka mała prywata na samym początku. Bardzo cieszy mnie, że postać o takich, a nie innych, prawda, poglądach gospodarczych zasiada w łamach Sejmu. Także bardzo jako libertarianinowi jest to pańskie słowa dotyczące PIT-u to miód na moje serce, ale przechodzę już do meritum. To prawie już rok temu, jeżeli dobrze sprawdzałem, wystosował pan pismo do prokuratury dotyczące wypowiedzi pana wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, dotyczącego, z tego co pamiętam, dotyczyło to wojsk radzieckich, Armii Czerwonej, i to w jaki sposób ujął okupowanie terenów Rzeczpospolitej Polskiej, prawda, po wojnie. A zrobił to pan na podstawie artykułu Konstytucji, który mówi o zakazie propagowania ustrojów totalitarnych. Więc mam do pana pytanie, czy uważa pan, jako, jak mi się wydaje, zwolennik wolności, że powinniśmy zakazywać propagowania ustrojów totalitarnych i penalizować tak naprawdę ich użycie w przestrzeni publicznej, na przykład symboliki ustrojów totalitarnych, czy właśnie przywoływanie, czy zdania takie, jak wyrażał pan wicemarszałek Czarzasty. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście, że powinniśmy. Jesteśmy przecież na wojnie, szanowny panie. To, że niektóre imperia odbyły swoje defilady zwycięstwa już dziesiątki lat temu, to nie zmienia faktu, że my dalej jesteśmy na wojnie, którą z nami prowadzą. I dlatego nie powinniśmy na naszym terytorium, w naszych szeregach, na naszym zapleczu frontu tolerować ani Czerwonej Gwiazdy, ani Hakenkreuza. To chyba zupełnie oczywiste dla każdego polskiego państwowca. A pan marszałek nie byłby został marszałkiem, gdyby go tam na ten fotel nie wywindowała większość aktualnie rządząca, PiS z przystawkami. To są przecież wszystko nominacje PiS-u i w prezydium Sejmu, i w komisjach sejmowych. To, że stara postkomuna i nowa neo-eurokomuna nie tylko pod flagą czerwoną, ale różową, tęczową, zieloną, że to wszystko się tak dobrze ma i w Sejmie, i w przestrzeni publicznej, że może liczyć na czas antenowy w mediach reżimowych zwanych dla zmian
mylenia przeciwnika, czyli narodu publicznymi. No to są właśnie decyzje tych, którzy dzisiaj stoją na narodu czele. I w tej sytuacji, zwłaszcza mniejszościowa w obecnym parlamencie formacja, jaką jest Konfederacja, poczytuje sobie za obowiązek wyrażać jasne stanowisko w tej sprawie. Jeśli idzie o moje stanowisko, no to cóż, nieskromnie odsyłam Państwa do lektury, polecam książki obok fałszywej pandemii, której notabene nie jestem autorem i teksty tam pomieszczone nie są mojego pióra i nie wyszły z mojej klawiatury, no to jakieś tam publikacje mam na koncie i na ten temat mogę polecić Państwu System od Lenina do Putina, taką dość obszerną książkę, która jest plonem moich kwerend historycznych, które prowadziłem jeszcze na użytek filmu dokumentalnego w szeregu części, cykl nigdy nie ukończony, ale myślę stary, ale jary, też godzien polecenia, Transformacja od Lenina do Putina. Polecam też Defiladę Zwycięzców, film o wspólnej defiladzie hitlerowców z Sowietami w Brześciu, Brześciu Litewskim, dziś zwanym Brześciem nad Bugiem, we wrześniu 1939 roku. Polecam film Marsz Wyzwolicieli, to jest film o drodze Związku Sowieckiego do rozpętania II wojny światowej. Polecam te filmy, uwaga, bardziej a propos, niż bym sam sobie życzył, ponieważ właśnie miniony sezon, ten rok zaprowadzania nowego totalitaryzmu pod pretekstem walki z pandemią, zaprowadzania segregacji sanitarnej przez przymus najpierw zamaskowania, teraz wyszczepiania, przez różnicowanie prawa obywateli do funkcjonowania w przestrzeni publicznej w zależności od tego, na ile będą powolni niemerytorycznym i bezprawnym dyrektywom władz, to sprawia, że właśnie tamte klimaty z czasów wielkich totalitaryzmów XX stulecia, klimaty stalinowsko-hitlerowsko-rooseveltowskie, to jest coś, co warto przerobić. Warto odrobić te lekcje, szanowni państwo. Nie przypadkiem pan premier Morawiecki w ostatnim, jednym z ostatnich swoich wynurzeń publicznych użył określenia nowy porządek, nowy ład, New Deal rooseveltowski. Tak jest, to jest to, co im się podoba, to im w duszy gra. Wielkie totalitaryzmy. Przypomnę, że Franklin Delano Roosevelt, którego ja osobiście zaliczam właśnie obok wybitnych działaczy socjalistycznych, Hitlera i Stalina, zaliczam także i Roosevelta do szeregu zbrodniarzy wojennych i w żadnym wypadku nie powinien on mieć w Polsce tabliczek z nazwami ulic, placów czy innych form upamiętnienia. Roosevelt jeszcze w latach 30. przed rozpętaniem II wojny światowej mówił: pan Hitler buduje u siebie postęp, socjalizm swoimi metodami i my osiągamy to swoimi metodami. To nie są tylko moje analogie, one wtedy były żywe. Warto do tego wracać, warto się do tego odnosić. Serdecznie polecam System od Lenina do Putina, książka Transformacja od Lenina do Putina, filmy dokumentalne sprzed lat, te i inne. Mogę jeszcze? Proszę bardzo, 30 sekund na odwoc mnie zawsze przeznaczone. No mi tutaj właśnie, ale czy, no niestety tutaj już chyba nie będzie miał pan możliwości odpowiedzieć mi tutaj teraz, ale czy nie uważa pan, że tak naprawdę przez państwowe narzucanie pewnych norm, czy pewnego, no właśnie, tego, co jest dobre, a co złe w kontekście politycznym, tak naprawdę nie napędza się tylko tych ruchów, bo naziści, komuniści będą istnieć nadal, tylko będą jeszcze bardziej napędzani i będą układać, prawda, jak byliśmy tego świadkami, tort z pryncypałek w lesie. I rozumiem, będzie to zakrywało jakąś groteskę.
Rozumiem, jak mi się zdaje, pańską wątpliwość, ale starałbym się ją rozwiać, zwracając uwagę na to, że kradzież kieszonkowa też jest stara jak świat, prawda? Czerpanie zysku z nierządu to też jest proceder, który towarzyszy ludzkości w jej dziejach, a jednak kryminalizujemy to, a jednak wpisujemy do kodeksu karnego, że to nieładnie i nie tylko kiwamy paskiem, ale też odsyłamy przyłapanych na gorącym uczynku, zwłaszcza do więzienia. I dobrze, prawda? I komuna do więzienia. Komuna i neokomuna do więzienia. Wszelkie totalniactwo, wszelkie zakusy, dbanie na ludzką wolność, własność, bezpieczeństwo, wiary, rodziny i własności, to powinno być obciążone ryzykiem, proszę pana. Nigdy nie osiągniemy takiego efektu stuprocentowego, bo właśnie człowiek ma wolną wolę na dobre i na złe, prawda? I może kierować swoim losem w różne strony. Ale mimo, że nie mając totalniackich zakusów, nie liczymy, mam nadzieję, pan i ja, na to, że całą ludzkość od jednego szablonu nakierujemy na właśnie jedynie słuszne nasze poglądy, bo tego nie chcemy, nie będąc totalniakami, no to jednak powtórzę, procedery szkodliwe, przestępcze powinny być obciążone należytym ryzykiem kary wymierzanej po ujęciu przez policję, służby i sformatowaniu prawnym przez prokuraturę. Dziękuję bardzo. Były pytania o to, jaka postać widnieje obok pana Jana. To jest Ludwig von Mises, o ile się nie mylę, tak więc odpowiadam bardzo szybko czatowi. A jako ostatnie pytanie w pierwszym segmencie zada Kacper Malinowski z Ostrej Zieleni. Tak, dzień dobry. I po pierwsze, czy pan poseł mnie słyszy dobrze? Chciałbym zapytać. Pana wyjątkowo słyszę doskonale. Bardzo się cieszę. Panie pośle, ja bym chciał poruszyć temat niepoglądowy, ale można powiedzieć apolityczny. Kryzys klimatyczny jest faktem potwierdzonym przez wiele badań naukowych przeprowadzonych na całym świecie. Świetnym przykładem rzeczowych publikacji na temat faktów i mitów o globalnym ociepleniu jest na przykład strona Nauka o klimacie dla sceptycznych, prowadzona przez wybitnego polskiego klimatologa profesora Popkiewicza. Według raportu IPCC do 2030 roku będziemy musieli zmniejszyć ilość emitowanego dwutlenku węgla o 45%, a do 2050 roku do zera, aby uniknąć podwyższenia temperatury do 1,5 stopnia do końca XXI wieku. W tej sytuacji wspólnym światowym celem powinno być przeciwdziałanie zmianom klimatu naturalnego, szczególnie na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym. Na przykład w Unii Europejskiej wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na zmniejszenie emisji od 55% do 2030 roku. Do zmniejszenia emisji Polskę zobowiązują takie dokumenty jak Agenda 2030 czy Porozumienie Paryskie. Więc chciałbym, może jeszcze dane Komisji Europejskiej z 2019 roku wskazują, że Polska jest piątym największym emitorem dwutlenku węgla, biorąc pod uwagę ogólną liczbę emisji w Unii Europejskiej, oraz ósmym największym emitorem dwutlenku węgla na mieszkańca w Unii Europejskiej. To jest około 8,36 ton dwutlenku węgla rocznie. Ja bym tutaj chciał spytać, czy w programie pana partii lub pana koalicji jest plan na walkę z kryzysem klimatycznym? Jeżeli tak, jakie kroki chce pan podjąć? W programie mojej partii i w programie mojego środowiska, także w szerszej koalicji, którą współtworzę, jest bardzo skonkretyzowany plan. Gdyby tylko to było w naszej mocy, natychmiast wypowiedzieć te wszystkie obłędne, absurdalne zobowiązania, te porozumienia, które pan był łaskaw wymienić, do których pan był łaskaw nawiązać. To oczywiście politycznie jest młot na biedaków, którym wymachują duże misie, totalniacy w eurokołchozie Francja i Niemcy. Francja, która ma sporą część swoich potrzeb energetycznych zaspokaja z bloków elektrowni jądrowych. Francji oczywiście łatwo jest mówić o tym, ale trzymając się
się z Francji, zwrócę uwagę na to, że właśnie w minionym roku nastąpiło tam pewne zawahanie w sieci energetycznej i wtedy Francuzi zabrali się z nagła do rozpalania w starym piecu jednej z konwencjonalnych elektrowni, które im tam jeszcze zostały. Więc nie dajmy się tutaj sprowadzić do parteru i nie dajmy sobie robić wody z mózgu. Co do zjawisk atmosferycznych, klimatycznych tendencji, o których pan mówi, no to wie pan, to jest zupełnie osobna kwestia. Osobna kwestia jest taka, czy w przyszłym roku będzie cieplej czy zimniej niż w bieżącym, a osobna jest kwestia, jakie z tego mamy wyciągać wnioski prawno-ustrojowe. Otóż ja się sprzeciwiam radykalnie i jednoznacznie wyciąganiu takiego wniosku, że z tego powodu, że jest pewna kontrowersja w świecie nauki na ten temat, że mamy pozwolić na okładanie Polaków podatkiem klimatycznym, bo to jest po prostu dodatkowy podatek. I co więcej, na tym podatku ma być fundowany budżet eurokołchozu. Komisja Europejska ma być uprawniona do ściągania własnych podatków na terenie landów eurokołchozowych, w tym Polski. To jest właśnie zdrada stanu, której dopuścił się Mateusz Morawiecki w tym sezonie w Brukseli. To jest rzecz, na którą on tam przyzwolił, kiwnął głową, po czym tutaj urządzany był spektakl rozdzierania szat i wielkiego sprzeciwu, podczas kiedy mleko już dawno zostało rozlane. To jest jeden, kolejny powód, dla którego Mateusz Morawiecki do końca życia powinien nie wyjść z więzienia, tak? Czy mógłbym o coś, przepraszam, przerwać, ponieważ specjalnie na początku pytania zaznaczyłem, że chciałem, aby to było polityczne. Podałem dane, do których zobowiązała się Polska po prostu. Z tych postanowień będzie bardzo trudno wyjść. To ja panu odpowiedziałem, że... Bardzo proszę się nawzajem nie przekrzykiwać. Tak, adwocem jest dopuszczalne, aczkolwiek proszę tak... Tak, w miarę kontrolować kulturę dyskusji i to tyle. Także... proszę o skończenie ewentualnie ad vocem i szybką odpowiedź pana posła i przechodzimy do drugiego segmentu. Chodziło mi o to, że specjalnie na początku tego pytania zaznaczyłem, że miało ono być na celu apolityczne, ponieważ chciałem tylko zaznaczyć, że zobowiązaliśmy się w niektórych organizacjach do podjęcia kroków i spytałem pana posła, jakie są w pana partii kroki szczególne, aby właśnie działać. I przyznał pan, że kryzys klimatyczny i zmiana, jak to pan nazwał, atmosferyczna, jest prawdziwa. Więc niezbyt oczekiwałem po prostu odpowiedzi na temat analizy tego, co zrobił PiS dobrze, co zrobił nie, do czego jesteśmy związani, do czego nie, tylko chciałem usłyszeć po prostu od pana, jakie pana partia chciała podjąć kroki. No, usłyszał pan bardzo konkretną odpowiedź. Wypowiedzieć wszystkie te łobuzerskie w skutkach umowy skutkujące wymuszeniem rozbójniczym wobec Polaków, te wszystkie teorie do tego dorobione, to jest po prostu dodatkowy podatek, Polska ma płacić za opóźnienie w rozwoju. Jeśli mamy rozmaite rzeczy cenne i piękne do wykopania z ziemi, kopmy je i róbmy z nich najlepszy możliwy użytek i nie pozwólmy na to, żeby totalniackie projekty nam to utrudniały. A co do zmian klimatu, tak, ja kiwam energicznie głową, one następują. Wie pan, kolejny rok już nie mogę z dziećmi bałwana ulepić, bo coś niech spadnie, to stopnieje i wygląda na to, że zima tego roku to jest kolejny taki pod tym względem mało udany sezon. Więc naprawdę są rozmaite szkoły jazdy, są rozmaite instytuty badawcze i rozmaici w tej sprawie uczeni budują różne hipotezy i ja w ogóle się w to nie wdaję. Ja tylko twierdzę, że jeżeli pan uważa, że od tego, że za panem na przykład świeci się jakaś żarówka energooszczędna i że od tego pan ratuje planetę, to niech pan jeszcze lepiej ratuje i niech pan najlepiej w ogóle wyłączy oświetlenie, bo przecież jeśli pan tego nie zrobi, to pańskie sumienie obciąży wina wobec przyszłych pokoleń za to, że nam ziemia usycha, prawda? Ja natomiast jeszcze raz
powtarzając, że nie wdaje się w dyskusję na temat hipotez badawczych klimatologicznych, stwierdzam, wnioski polityczne prowadzące do tego, że Polak ma płacić podatek jawny i podatek ukryty, na przykład dlatego, że ktoś twierdzi, że żarówka wkręcona w lampkę na moim nocnym stoliku może zabijać życie na naszej planecie, no to ja takie uroszczenia, takie bajdy odrzucam, a politycznie chciałbym się im z jak największą energią przeciwstawić. I jeśli pan w ogóle zaczyna od tego, że pan pyta o globalne, tak zwane globalne ocieplenie i umowy międzynarodowe, ten dyktat klimatyczny, któremu niestety Polska, Rzeczpospolita trzecia i pół się podporządkowała, i pan mówi, że to ma być niepolityczne, no to ja pana zachęcam do tego, żeby pan zweryfikował swój pogląd na to, co jest, a co nie jest polityczne. Dziękuję i tym samym kończymy pierwszy segment. Mam nadzieję, że mimo zachęceń pana Brauna, pan Malinowski z Ostrej Zieleni z nami zostanie, nie wyłączy ani prądu, ani internetu. Pan jeszcze tej lampki nie wyłączył, niech pan to zrobi, szanowny panie. Bo szanowny panie pośle, ja ani razu nie powiedziałem o moim wkładzie w to i ani razu nie powiedziałem nic o żarówkach, nic o podatku. Zapytałem pana o program, dostałem odpowiedź na temat Unii Europejskiej. No ale właśnie, wie pan, polityk musi starać się zdekodować rzeczywistość i dochodzić do sedna sprawy. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I ja jestem od tego, żeby się upominać o pieniądze moich rodaków, Polaków, żeby władza, czy to warszawska, czy to władza brukselska, czy władza totalniacka lichwiarzy międzynarodowych, żeby nie rabowała moich rodaków do końca, do ostatka, pod pretekstem czy to walki z pandemią, czy to walki z globalnym ociepleniem, czy to walki o powszechną szczęśliwość ludzkości i tolerancję obowiązującą pod karą wykluczenia z Facebooka. I na razie ucinam tę dyskusję i przechodzimy do drugiego segmentu wolnej dyskusji. Oczywiście po raz kolejny proszę jak najbardziej kulturalne wypowiedzi, braku inwektyw, a jako pierwszy zapyta się pan Juliusz Zawodzki z Klubów Młodych K15. Panie pośle, pan mówił tutaj wcześniej o sojuszach, które trzeba budować, żeby pozyskiwać środki, czy to z Unii, czy to z innych źródeł. I jak tak spojrzałem sobie, no to pańska współpraca międzynarodowa, jeśli chodzi o tą polityczną, sprowadziła się do tego, że pan zaprosił do Warszawy tutaj Roberto Fiore, który sam siebie określa jako faszystę. Dokładnie to sprawdziłem, to nie są wypowiedzi mediów, tylko jego są wypowiedzi, gdzie on sam się jawnie określa jako osoba, która jest ściśle związana z ideologią faszystowską, dlatego że jego przodkowie po prostu byli, szli za Benito, ginęli nawet w wojnach, więc zastanawia mnie, jak wy chcecie pogodzić to, żeby być propolskim ugrupowaniem, a jednocześnie skłaniać się do ludzi, którzy wyznają ideologię totalitarną de facto, bo to, co wprowadzał czy to Benito Mussolini, czy też pewien malarz z naszej zachodniej granicy, na którego często się powołuje Korwin Mikke, no to byli jakby w swoim działaniu antypolscy, więc to mnie zastanawia, dokąd wy idziecie na tej współpracy międzynarodowej, bo to mi się kompletnie propolskie nie zaliczyłbym do tego. Raczej bym to potraktował jako nawet zdradę stanu, jak pan lubi często używać takich mocnych słów. Bo czym można inaczej nazwać dogadywanie się z ludźmi, którzy wyznają ideologię faszystowską? Szanowny panie, nie chciałbym przypisywać sobie cudzych zasług, więc tak go do protokołu dyktuję, że to nie ja mam tę zasługę w organizacji wizyty pana Roberto Fiore w Warszawie, ale bardzo na tym skorzystałem, mogąc osobiście spotkać się z tak wybitnym i tak niezwykłym politykiem jak pan Fiore, a sądzę,
że w jego przypadku także wypadałoby odnosić się raczej do tego, co on sam mówi, niż do tego, co mówią inni o tym, że on ma... Który sam powiedział, więc, że on sam się określił, że nie może uciec od tej ideologii faszystowskiej, dlatego, że jest związany. Bo ja panu przerywam dlatego, że pan tutaj podważa moje słowa. Podważa pan to, że ja powiedziałem. On sam o sobie mówił, że jest związany z ideologią faszystowską, więc bardzo dobrze, dokładnie to sprawdziłem informacje, możemy zaraz na czat wysyłać te linki, bo to pan podważa teraz w ciemno każdą wypowiedź osoby tutaj na debacie, że to prosi pan, żeby nie przypisywać jakichś słów komuś, kto nie wypowiedział. No ale mamy internet i możemy na bieżąco sprawdzić, czy rzeczywiście te słowa padły. Dziękuję za sprostowanie i proszę o odpowiedź pana posła. Proszę wobec tego wykorzystać może czas i kiedy będę udzielał odpowiedzi na następne pytanie, proszę sobie tam wyszukać w internecie Forza Nuova Roberto Fiore i proszę odnieść się do programu tej formacji. Czy obrona życia ludzkiego przed zakusami totalniackimi rewolucji posługującej się przemysłem aborcyjnym, to jest coś, co jest panu wstrętne? To jest coś, co z pana punktu widzenia powinno być piętnowane? Czy obrona własności ludzkiej przed zakusami lichwiarskiej międzynarodówki? To jest coś, co pan potępia? To panu się wydaje niedobre? Czy bo ja tylko przypomnę, że niemieccy nacjonaliści, mam tutaj na myśli całe zaplecze generalicji, którą Adolf Hitler doprowadził do władzy, nie mówiło w wyborach, kampanii, gdzie oni zdobyli tą władzę demokratyczną, że będą wypowiadać komuś wojnę. Nie mówili o tym. Natomiast odwoływali się często do tych idei odbudowy mocarstwowości niemieckiej. I tak samo pana koalicjant odwołuje się do ideologii faszystowskiej. A czym to inaczej nie jest? No oczywiście nie napisze w programie, że chce tutaj odbić Afrykę Północną, tak jak Benito Mussolini chciał. No ale można zakładać, że jeżeli tak bardzo sympatyzuje z tym autorytetem Benito Mussoliniego, to tak samo myśli. Wiadomo, że tego nie napisze, bo by nikt go wtedy nie posłuchał, nikt by go nie poparł w wyborach. I to jest pewna taka ścieżka, którą mnóstwo nacjonalistów podąża, ukrywając swoje poglądy, czyniąc się nagle wolnościowcami, jak no, chociażby dobrze to widzieliśmy, jak Bosak się przedstawiał jako wolnościowiec, a potem się okazało, że tak, popiera te 500+, popiera te 13 emerytury i tak dalej, a jednocześnie Korwin zaprzeczał temu. Więc próbowano przefarbować tego człowieka, który de facto jest takim narodowym socjalistą czy solidarnościowcem, trudno mi go nawet teraz określić, żeby zaraz nie poczuł się pokrzywdzony, ale na pewno nie jest wolnościowcem i takie farbowane lisy naprawdę nie są dobrym polskim koalicjantem i ja się zastanawiam, jaką pan korzyść wyniósł z tej rozmowy, z tych nawiązywania tego sojuszy dla Konfederacji? Rozumiem, że konwencja tego programu jest taka, że pan może mi przerwać w dowolnym momencie, dowolną ilość razy i ja się podporządkowuję tej konwencji, proszę bardzo. Z ubolewaniem stwierdzam, że posługuje się pan argumentem ad Hitlerum. Pyta mnie pan o Roberto Fiore, a snuje pan coś ze swojej elementarnej i, proszę mi wierzyć, niedostatecznej wiedzy na temat reżimów totalitarnych XX stulecia, ale ponieważ pan o to pyta tak namolnie, więc ja zadałem sobie ten trud i odczytam panu teraz. Forza Nuova, program, 8 punktów, to rzecz bardzo krótka. Pierwsze, uchylenie praw zezwalających na aborcję. Drugie, rodzina i wzrost demograficzny jako podstawowy cel polityki narodowej. Trzecie, zablokowanie imigracji pojmowanej jako przymusowe kwoty imigracyjne narzucane przez Eurokołchoz. Czwarte, zakaz działalności masonerii. Piąte, likwidacja długu publicznego. Szóste, odnowa traktatów laterańskich. Tu musiałby pan coś więcej poczytać, żeby to nabrało jakiejś realności. I ochrona tradycji, to już może bardziej czytelne. Siódme, uchylenie praw przeciwko wolności propagowania ustrojów despotycznych, mając na celu obronę historii i dziedzictwa kulturowego Włoch. Ósme, instytucja gildii w celu obrony praw pracowniczych, gospodarczy korporacjonizm. To ostatnie być może dla mnie akurat najbardziej dyskusyjne, a wcześniejsze punkty państwo sobie to wygooglajcie, państwo przeczytajcie i odnośmy się do faktów, a nie do tego, jaką kto komu gębę w mediach reżimowych, w mediach głównego ścieku przyprawia.
Pan Jan zgłosił ad vocem, tak więc bardzo proszę. Ja tutaj chciałem zauważyć, że Forca Nułowa zalicza się tak naprawdę idealnie do nurtu, który Timothy Snyder w wielu swoich książkach zalicza do tego nurtu neofaszystowskiego, który właśnie ma za zadanie budować pewien rodzaj tożsamości narodowej silnie opiewający o elementy właśnie wielkiej przeszłości mocarstwowej. W tym przypadku Forsa Nuova należała do alternatywy socjalnej, czyli koalicji, która wprost odwoływała się do reżimu Benito Mussoliniego i została założona przez jego wnuczkę. Tutaj niestety mimo wszystko, mimo nawet tych elementów, o których pan wspomniał, no to ta partia jest neofaszystowską partią. No, można kłócić się z tym, czy jej postulaty są słuszne, czy nie, ale to są neofaszyści. So what? Są ale to są neofaszyści. Ja tak, przepraszam, pytanie retoryczne zadałem, tak, w obcym języku. No i co z tego? No i co z tego, szanowni państwo? Ja o sobie zdołałem w ostatnich latach, zwłaszcza z uwzględnieniem ostatnich sezonów, usłyszeć, przeczytać naprawdę sporo diagnoz, które próbują moje wolnościowe, narodowe, patriotyczne, konserwatywne, tradycjonalistyczne zapatrywania upchnąć do jakiejś szufladki, w której, chwała Bogu, nie mieszczę się i mam nadzieję, że ci z państwa, którzy zechcą odnosić się do faktów właśnie, do wypowiedzi, także czynów i zaniechań politycznych, zechcą to z czasem coraz bardziej docenić. Teraz pytanie zada pan Mateusz Trochanowski z Młodych Nowoczesnych. Okej. Panie pośle, ja bym chciał teraz zmienić trochę temat z zagranicznych partii i przenieść się z powrotem do Polski i porozmawiać trochę o Konfederacji i pana udziału w niej. Myślę, że nie pomyliłbym się specjalnie, nazywając pana najbardziej kontrowersyjnym posłem tej kadencji. Przez ilość składanych wniosków formalnych, blokowanie mównicy częste, stawianie kontrowersyjnych i często też obrzydliwych tez, przeszkadzanie w prowadzeniu obrad, przede wszystkim przez upór przy niezakładaniu maski. Nie ma pan wrażenia, że został pan takim drugim Korwinem, który swoim zachowaniem i wypowiadanymi tezami szkodzi własnemu środowisku i własnej formacji? Co tak naprawdę myślą pana koledzy z Konfederacji, którzy nie mają większego problemu z zakładaniem masek i też nie kwestionują istnienia pandemii? Nie ma jakichś wewnętrznych sporów na tym polu? Zaszczyca mnie pan z porównaniem do pana prezesa Korwina. Ja nie śmiałbym wchodzić w parantelę z panem prezesem. To jest dla mnie zaszczyt, że mogę w ogóle być rozpatrywany jako fenomen kojarzony, tak, z tym tak zasłużonym dla polskiego życia publicznego, polskiej myśli wolnościowej politykiem. No a co tam inni myślą, no to proszę zaprosić do waszego programu innych. Proszę mnie pytać o to, co ja myślę. Dziękuję bardzo. Jako kolejne pytanie zada pan Federico Manunca z Młodych. Mogą ja jeszcze raz proszę o jak najrzadsze używanie jakichkolwiek inwektyw wobec siebie i bardzo proszę pana Federico o pytanie. Tak, szanowny panie pośle, ja jeszcze taką szybką dygresję do poprzedniego pytania. Oczywiście nie chodziło mi o to, aby polegać na brukowcach, tylko chciałem się zapytać u źródła o pana zdanie, więc tam może przez problem techniczny źle mnie pan zrozumiał. I teraz pytanie, które chciałbym panu zadać. Ja i teraz, szanowny, drogi, ja bym bardzo, bardzo chciałbym, żeby to było odnotowane, że wytężam słuch i bardzo staram się nie uronić ani jednego słowa z tego, co państwo do mnie mówicie, ale technika nam to uniemożliwia, więc nie usłyszałem pańskiej glosy do własnej wypowiedzi. To może będę mówił trochę głośniej, może pan poseł lepiej usłyszy.
Tak, chciałbym się zapytać, czy według pana państwo w tym momencie powinno płacić za szczepionki, powinno je finansować, czy może, tak jak to powiedział pan Korwin-Mikke, powinny być one dostępne w aptece na zasadach wolnego rynku? I czy jeżeli tak, to czy według pana państwo powinno szczepić chociażby siły zbrojne bądź służby mundurowe, czy kwestia szczepionek powinna być zupełnie prywatną kwestią każdego z obywateli? Pyta pan o tę wielką operację tresury narodu polskiego, który nie jest niestety odosobniony w tym nieszczęściu. No ale ja jako poseł na polski Sejm do tej rzeczywistości się odnoszę i myślę, że już dostatecznie dobitnie odniosłem się do tej kwestii wyżej. Ja ludzi, którzy te operacje, ten wielki eksperyment medyczny w tej chwili prowadzą na narodzie polskim, mam za kryminalistów i uważam, że powinni oni trafić do aresztów, przed sądy i do więzień, w niejednym przypadku dożywotnio. Pan wielki szpitalnik Dworczyk jest z mojego punktu widzenia człowiekiem, który przestępczo, kodeksowo sprowadza powszechne niebezpieczeństwo na naród polski, sprowadzając na nasze terytorium medykamenty o bliżej jeszcze niezdefiniowanej nie tylko skuteczności, ale w ogóle o przeznaczeniu bliżej nieskonkretyzowanym. Pan mówi o szczepieniach, no bo takim określeniem posługuje się władza oraz taki jest język propagandy aktualny. Tymczasem, co nie ulega wątpliwości, mamy do czynienia ze specyfikiem, na którego określenie lepiej byłoby chyba użyć słów terapia genowa. Tak, to są manipulacje w sferze RNA, nie DNA, jak niektórym się zdaje, ale RNA, to już jest dostatecznie poważna sprawa, żeby z całym naciskiem przypominać, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie dozwala prowadzenia eksperymentów medycznych na ludziach. Ludzie, którzy do tego doprowadzili i którzy próbują, na szczęście z ograniczonymi na razie efektami, próbują prowadzić te operacje, są przestępcami. Czy wolno przymuszać żołnierzy, lekarzy, urzędników, artystów sceny i estrady zapraszać do udziału w tej operacji? No nie pod przymusem. Niestety w ostatnich tygodniach ubiegłego roku władze, próbując pospiesznie, może nawet gorączkowo podżyrować wcześniejsze bezprawie, nielegalne działania w tej sferze, władze wyemitowały szereg zarządzeń, rozporządzeń ministerialnych, między innymi minister finansów, między innymi minister zdrowia o szczepieniach. Także i MON się odezwał, ale w sposób bardzo podstępny, perfidny, rozsyłając do jednostek Wojska Polskiego nie akt prawny, ale list anonsujący przyszłe rozwiązania prawno-urzędowe, w którym to anonsie czytamy, że minister obrony narodowej nosi się z zamiarem zamknięcia ścieżki awansowej przed niezaszczepionymi. Tam jest napisane, że nie będzie się kierować na kursy oficerskie, podoficerskie tych, którzy się nie zaszczepią. No to jest łajdactwo. Łajdactwo i bezprawie. Jako członek stałego składu Komisji Obrony Narodowej jestem na te rzeczy szczególnie czuły, dlatego że wojsko z jednej strony reprezentuje rdzeniowo siłę państwa, to jest państwo w samej jego istocie, ale z drugiej strony wojsko, zwłaszcza niższe rangi w wojsku, pozostają w znacznej mierze bezbronne wobec takich bezprawnych, totalniackich działań. Bezbronne, dlatego że w wojsku, no cóż, wszystko jest na rozkaz i kto chciał wyjechać na misję, ten się szczepił, dlatego wojskowym jest nawet i
trudno zabrać głos w tej sprawie. Im jest trudno zabrać głos, mnie nie, więc ten głos zabieram. Ludzie, którzy te operacje wymuszenia udziału w eksperymencie medycznym prowadzą, są przestępcami. Tak, panie pośle, czyli według pana państwo żadnych szczepionek nie powinno finansować i jeżeli ktoś chce się zaszczepić, to... Ależ oczywiście, szanowny panie, ja to znowu bardzo chciałbym, żebyście państwo, przepraszam za tę kolejną już prośbę, którą tutaj w swoim interesie chcę wyartykułować, ale bardzo proszę, żebyście postrzegali moje poglądy, które tutaj wypowiadam, odpowiadając na pytania, które raczycie zadawać, jak widać, dotyczące różnych dziedzin, żebyście państwo traktowali te poglądy nie jako oderwane ekstrawagancje, ponieważ ja skłonny byłbym rozciągać pod nimi szersze wspólne mianowniki. I teraz odpowiadając na to konkretne pytanie o to, czy państwo powinno importować jakieś medykamenty i rzekomo bezpłatnie za nasze własne pieniądze przymuszać nas do tego, żebyśmy je dali sobie aplikować, odpowiedź na to pytanie jest przecząca. Także dlatego, szanowny panie, że ja jestem przeciwnikiem opodatkowania ogółu na jakiekolwiek pastylki czy ampułki. Ja jestem przeciwnikiem tego, żeby pan premier z panem prezydentem i premierem, prezesem, naczelnikiem żoliborskim, żeby się zajmowali tym, czego pan używa i ewentualnie nadużywa. Władza nie jest od tego. Od tego jest indywidualny kontakt pacjenta z medykiem, chorego z lekarzem. Przez wieki fach lekarski stał na tej właśnie, na poszanowaniu nawet i pewnej intymności tej relacji. Intymność, no bo mamy przecież tajemnicę lekarską. Proszę zauważyć, że przy okazji całej tej operacji walki z mniemaną pandemią i zaprowadzania segregacji sanitarnej pod tym pretekstem, że została de facto zniesiona tajemnica lekarska. Skoro wszyscy państwo zostaliście wprawdzie bezprawnie, ale skutecznie zostaliście postawieni wobec takiego rzekomego przymusu, że jak was zapyta jakiś tam funkcjonariusz, sanitariusz, inspektor, jak się czujecie, to że macie mu się koniecznie z tego zwierzać, że władza jak was zapyta, czyście się naszprycowali tym czy owym, to że koniecznie musicie odpowiadać na takie pytania i od odpowiedzi będzie uzależniona wasza kariera, czy to w wojsku, czy w służbach, czy w administracji. Ja się temu sprzeciwiam. Ja staję po stronie wolności indywidualnej w tej sprawie. Ja staję po stronie prawa do prywatności, które władza aktualna zdecydowana jest bez pardonu nie tylko naruszać, ale po prostu znieść. Dziękuję. Jako kolejne pytanie zada pani Paulina Nowak z Klubu Młodyta Polski. Szanowny panie pośle, ja bym chciała zostać w tematyce pandemicznej. Mam nadzieję, że tym razem słychać mnie dobrze. I mam takie pytanie do pana. Gdyby to zależało tylko i wyłącznie od pana, to jakie środki podjąłby pan w celu ograniczenia pandemii i jej skutków? I nie chcę tutaj usłyszeć odpowiedzi a propos tego, że rząd robi coś źle, czy ktoś podjął złe decyzje. Chcę tylko usłyszeć po prostu to, jaki pan, jako Grzegorz Braun, co by pan zrobił w tej sytuacji? Ponieważ ja troszeczkę przysłuchując się pańskim wypowiedziom i troszeczkę temu, co widzę też w parlamencie, czyli wspomnianych wcześniej braku noszenia maseczek i myślę też takiego negatywnego stosunku do tych wszystkich ograniczeń, to trochę boję się, że służba zdrowia straciłaby swoją wydolność i że wiele osób straciłoby swoje życie, ale może się mylę, dlatego chciałabym usłyszeć odpowiedzi od pana, co pan by zrobił w sytuacji, gdyby to pan był tym rządzącym i musiał w jakiś sposób ograniczyć szalejącą pandemię? Uspokajam panią. Myli się pani całkowicie. Pani prośba, aby odnosić się do tej kwestii, nie odnosząc się do
do standardów prawnoustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej i by nie podnosić przy okazji kwestii niemerytoryczności, nielegalności działań aktualnej władzy, no ta prośba nie może być przeze mnie spełniona, prawda? Odnośmy się do rzeczywistości, a nie do abstraktów. Co ja czyniłbym w tej sytuacji? Powiem bym pani, czego bym na pewno nie czynił. Nie stawałbym na drodze pacjenta do lekarza. Nie upolityczniałbym tej kwestii, nie dezorganizowałbym systemu opieki zdrowotnej, nie rujnowałbym polskiego szpitalnictwa przez upolitycznienie, przez narzucenie procedur, które z perspektywy czasu możemy to już stwierdzić, to są fakty, a nie hipotezy. Te procedury są nie tylko nieskuteczne, jeśli idzie o rekonwalescencję, pozytywne działanie, one są bardzo skuteczne, jeśli idzie o wyprawianie ludzi na tamten świat. Patrz, słynne rozsadzanie ludziom płuc za pomocą respiratorów. To jest fakt empiryczny, stwierdzalny. No, obawiam się, że we wszystkich miejscach, w których to piekło zostało rozpętane, tyle, że nie wszyscy przedstawiciele służb medycznych i służb państwowych, a raczej dalece nieliczni, decydują się zabierać w ogóle głos w tej sprawie. Rząd ma na koncie sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa na naród polski poprzez uniemożliwienie kontaktu chorych z lekarzami. Jeśli na skutek upolitycznienia wielu ludzi nie doczekało się nie tylko opieki, pielęgnacji, leczenia, ale w ogóle nie mogło się doczekać postawienia diagnozy, ponieważ na swojej drodze napotkali drzwi przychodni, zza których ktoś tam anonimowo udzielał jakiejś porady, albo też naród został zachęcony do tego, żeby uznać skuteczność porad telefonicznych lekarskich, no to szanowna pani, to właśnie nazywam upolitycznieniem tej dziedziny i w tej sprawie upominam się o odpolitycznienie lecznictwa. Upominam się o to, żeby polityka nie stawiała pomiędzy pacjentem a lekarzem żadnych sztucznych barier. Dziękuję. Teraz pytanie zada Toli Kurczycki. A co do zamaskowania, no nic lepszego nie mogę zrobić, tylko polecić pani trzeci tom cyklu Fałszywa pandemia, który myślę, że jest to kwestią tygodni, będzie dostępny i tam właśnie tej kwestii poświęcone teksty, podkreślam, nie mojego autorstwa, to nie są teksty publicystyczne, polityczne, to są teksty fachowe, naukowcy i lekarze, teksty głównie tłumaczone z obcych języków na język polski, ponieważ właśnie w Polsce, no niestety, cały czas jak na lekarstwo fachowców, którzy zdecydowaliby się publicznie zabierać głos, steroryzowani tym dyktatem poprawności politycznej, tym zmasowanym przekazem propagandowym, no i pod groźbą sankcji, prawda? Są lekarze, którzy zostali już napadnięci przez własne cechowe organizacje, ale byli też straszeni przez ministra, który w Sejmie, w Senacie, na posiedzeniu Komisji Senackiej, minister groził, że ci, którzy wypowiadają się niespójnie z przekazem propagandowym rządu, będą na nich nasyłane izby lekarskie. Tak więc proszę teraz o pytanie państwo Toli Kulczycki z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Dziękuję za udzielenie głosu. Zanim zadam pytanie, chcę tylko pozdrowić czat, który bardzo lubi dyskutować na temat mojej osoby, regularnie śledzę. Natomiast przechodząc już do samego pytania, które chcieliśmy zadać, to wypowiada się pan bardzo dużo na temat niezależności naszego kraju, niezawisłości, suwerenności od zagranicznych mocarstw, to jest wartość, którą myślę, że wszyscy w pewnym sensie możemy tutaj uszanować. Natomiast chcieliśmy się zapytać, jak łączy to pan z współpracą z organizacjami takimi jak Fundacja Pro Prawo do Życia, jak Ordo Iuris czy Instytut Myśli imienia księdza Piotra Skargi, które są
powiązane, nie wiadomo czy też niefinansowo, z oligarchami rosyjskimi, takimi jak niejaki Małofiejew. Szanowni Państwo, no tutaj są wymieniane szyldy, z którymi asocjacja jest zaszczytem dla mnie. Oczywiście słowo współpraca byłoby nieco na wyrost, dlatego że jako polityk ja funkcjonuję w innej sferze niż organizacje społeczno-kulturalno-religijne i w żadnym wypadku nie chciałbym swoją osobą upolityczniać zbytecznie działalności także i tych organizacji znakomitych i zasłużonych, które zostały wymienione. Bardzo, bardzo jednoznacznie mogę wypowiedzieć się przeciwko dopuszczalności finansowania organizacji, które bardzo często oszukańczo są nazywane społecznymi, non-profit, non-governmental organizations, ich finansowaniu przez fundacje, które działają z ramienia politycznego władz partii obcych państw. Tak, mogę w tej sprawie bardzo kategorycznie się wypowiedzieć i odesłałbym Państwa do ciekawej, ciągle jeszcze starej, ale jarej lektury tekstu świętej pamięci Maziarskiego seniora sprzed wielu lat o tym, jak niemieckie fundacje w Polsce działające na terytorium Rzeczypospolitej wpływały na wynik wyborów demokratycznych. To jest bardzo pouczający tekst. Niestety mechanizmy tam przed laty opisane do dzisiaj działają, do dzisiaj są aktywne, dlatego że Rzeczpospolita Polska, władza aktualna, PiS z przystawkami, jest silny wobec słabych i słaby wobec silnych. PiS z przystawkami, prezydent belwederski Duda jako żyrant, Morawiecki jako rzecznik prasowy międzynarodówki lichwiarskiej, wyciskają z Polaków ostatni grosz i ostatni pot, ale nie podskoczą międzynarodówce, nie podskoczą zewnętrznym siłom. I to jest dramatyczne. Podpisywane są układy międzynarodowe, czy wspomniany dzisiaj tutaj dyktat klimatyczny, który pod pretekstem walki z problematycznym mirażem globalnego ocieplenia okłada Polaków podatkiem energetycznym. Podpisywany jest układ o instalacji obcych baz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod pretekstem zapewniania nam wieczystego bezpieczeństwa przez wieczysty sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Podpisywane są w Brukseli przez ostatnio premiera Morawieckiego, ale on przecież w tym dziele jest wiernym kontynuatorem poprzednich ekip Tuska, Kopacz na metr w głąb i innych. Podpisywane są decyzje przyzwalające na głębsze inkorporowanie Polski do eurokołchozu, co w tym sezonie było już ostateczną abdykacją z suwerenności poprzez wyrażenie zgody na to, żeby nas eurokołchoz zadłużał na konto podatku właśnie tych tam plastikowe butelki na początek i co tam jeszcze, jakieś inne opłaty. Na początek to jest mały grosz, ale chodzi o sam mechanizm. Władze Rzeczypospolitej niestety, bez względu na to, czy PiS, PO, PO, PiS, abdykują z suwerenności. I temu ja się przeciwstawiam i znajduję znakomitych i wybitnych szermierzy wolności, bezpieczeństwa, wiary, rodziny i własności w Polsce,
także wśród przedstawicieli tych znakomitych i zasłużonych organizacji, które pan, pani raczyliście wymienić. Dziękuję bardzo. Jeszcze co do czatu, to oczywiście będziemy go regulować po debacie, bowiem padło tam wiele inwektyw wobec naszych dzisiejszych gości. A teraz bardzo proszę o pytanie pana Mateusza Majkuta z pokolenia 2050. Panie pośle, znowu się przychylę, żeby było lepiej słychać. Powiedział pan, że jest pan legalistą. W związku z tym, że obydwoje, jak mnie mam, wiemy, czym jest legalizm, bo ja studiuję prawo od 2,5 roku. Chciałem pana zapytać, proszę o wskazanie przepisu prawa, na podstawie którego stwierdza pan, że istnieje w Polsce przymus szczepienny. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, panie Grzegorzu, ja panu spróbuję przeczytać artykuł 282 Polskiego Kodeksu Karnego i chciałbym, żeby pan wyjaśnił, jak działania władzy są wymuszeniem rozbójniczym, co też miał pan przyjemność powiedzieć na tej debacie. Artykuł 282 brzmi: kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przemocą, groźbą, zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Bardzo proszę o odniesienie się do tych pytań. Szanowny panie, bardzo dziękuję za pytanie. Polecam panu lekturę jednego z płodów tej biegunki prawniczej, prawnoustrojowej, z którą mamy do czynienia. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pozycja 10, 4 stycznia, publikacja z 4 stycznia, więc dosyć świeża, mógł pan tego nie mieć jeszcze w ręku. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 roku. Naród się bawi, a minister pracuje i wydaje rozporządzenia. Uwaga, rozporządzenie z dnia 31 grudnia, ale z mocą od 27 grudnia. Tak kuriozalnie to zostało spisane. Otóż to jest właśnie rozporządzenie zatytułowane w sprawie metody zapobiegania COVID-19, w którym mamy paragraf drugi: szczepieniami są objęte osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18 rok życia, nieszczepione lub nie mające udokumentowanego zakończonego szczepienia. Jak zwykle w ostatnim sezonie, władza bardzo się stara tworzyć pozory legalności, a jednocześnie nie stwarzać łatwej podstawy procesowej. I dlatego obawiam się, że to rozporządzenie w komplecie z takimi aktami bezprawia, jak właśnie na przykład list Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, jak korespondencja wystosowana po linii innych ministerstw, innych resortów, już na poziomie nawet dyrekcji poszczególnych placówek służby zdrowia w Polsce, tworzą system, w którym mamy do czynienia z przymusem de facto. Że to nie jest przymus legalny, to właśnie jest kwestia, którą ja podnoszę, szanowny panie. Ja właśnie o to się upominam. Ja właśnie powiadam, że nie wolno tych wszystkich rzeczy robić, jeżeli się nie zmieniło konstytucji albo nie wprowadziło stanu wojennego, stanu wyjątkowego. Jeżeli konstytucja jest w mocy, no to właśnie między innymi rozmaite tam określone swobody.
swoboda przemieszczania się, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, wolność zgromadzeń, wolność osobista, prawo do prywatności, a także prawo do niebycia poddawanym eksperymentom medycznym, to wszystko jest w mocy. No, to jest właśnie nasze nieszczęście, że władza osiąga tak poważne sukcesy ze swojego punktu widzenia działaniami pseudoprawnymi, pseudolegalnymi. Nadaje pozory legalności temu, co w istocie jest, ma charakter kryminalny. Dziękuję bardzo. Jako kolejne pytanie zada pan Kacper Malinowski z Ostrej Zieleni. Drugie pytanie też zadałem, ale pan się nie odniósł. O artykuł 282 i wymuszenie rozbójnicze. Ja nie widzę, żeby działanie władzy miało znamienie wymuszenia rozbójniczego. Proszę pana, niech pan spróbuje. Jest nielegalne, zgadzam się. Panie Mateuszu, proszę skończyć adwocem i szybko odpowiedź pana posła, przychodzimy niech do pytania. Niech pan spróbuje w terminie nie zapłacić podatków i spokojnie czeka, aż się zamanifestuje siła ze strony państwa w egzekwowaniu tego, co jest łupiestwem. To nie tylko ten artykuł, ale także i inne. Wie pan, jest taki artykuł nakłanianie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. No moim zdaniem to jest najlepsza definicja ZUS-u. Piramida finansowa ZUS. To jest właśnie jedno wielkie przestępstwo nakłaniania całych pokoleń już w tej chwili, także i państwa, do niekorzystnego rozporządzenia waszym mieniem. No i ponieważ jest tu zaangażowany także przymus policyjno-prokuratorsko-fiskalny, no to mamy do czynienia z wymuszeniem rozbójniczym. W takim razie dziękuję, jeżeli nie ma już adwocem i proszę o pytanie pana Kacpra Malinowskiego z Ostrej Zieleni. Tak, panie pośle, ja mam dość długie pytanie. Konfederacja zyskała tak naprawdę serca swojego elektoratu, myślę, może mogę powiedzieć, głównie dzięki postulatom wolnorynkowym i zniesieniu, cytując Janusza Korwina-Mikke, bezużytecznych programów socjalnych. Ostatnio po dumnym twecie Krzysztofa Bosaka, w którym pochwalił się, że wszyscy posłowie Konfederacji podpisali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący prawa do dokonywania aborcji, na pana koalicję wylała się spora fala hejtu. Konfederacji wytykano, zresztą według mnie słusznie, że mówią o tak zwanym życiu nienarodzonym, jednak pozostawia się osoby niepełnosprawne bez pomocy ze strony państwa. Po tej sytuacji pan poseł Adam Dziambor wydał oświadczenie partii KOWiN. Ja pozwolę sobie przeczytać fragment tego oświadczenia. Uważam, że powinniśmy jak najszybciej opracować regulacje wspierające rodziny, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. Taka pomoc ma być konkretna i realna i nie ma zamykać się jedynie w sferze finansowej. Jest to jedna z nielicznych sytuacji, w których jestem gotów poprzeć rozwiązania socjalne państwa. Deklaruję swoją chęć do pracy nad takimi ustawami i wzywam polityków wszystkich stron sporu o włączenie się i poparcie tej drogi. Wiem, że moje stanowisko może nie zadowolić części prawicy, o skrajnej lewicy po drugiej stronie nie wspominając. W tym przypadku jednak nie jestem przede wszystkim politykiem. Jestem przede wszystkim mężem, ojcem, przyszłym ojcem i człowiekiem. Kieruję się tym, co podpowiada mi sumienie. I my oczywiście jako Ostra Zieleń w pełni zgadzamy się z panem posłem Dziamborem, że programy socjalne są niezwykle potrzebne, jednak zwracamy uwagę, że potrzeba ich więcej niż tylko dla osób niepełnosprawnych. Szczerze jednak przyznam, że gdybym był wyborcą Konfederacji, czułbym się na pewno zawiedzony, a może nawet oszukany. Oświadczenie to jest bowiem tak naprawdę kompletnym zaprzeczeniem retoryki prowadzonej przez partię o braku pomocy socjalnej. Chciałbym więc spytać o pana osobisty, nie wiem, że pan prosił, żeby nie odnosić się do wypowiedzi kolegów, więc o pana osobisty pogląd na tę sprawę. Czy jednak takie programy socjalne tak czy nie? I jeżeli tak, jakie by programy pan, że tak powiem, poparł? Szanowny panie, kilka kwestii. Pierwsza taka, że tak, bardzo się cieszę, że pan to przypomina, bo to jest jeden z momentów, z których jestem szczególnie dumny w mojej biografii artystyczno-politycznej. Tak, fakt złożenia podpisu pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności tak zwanej aborcji z przesłanki eugenicznej. Podpisaliśmy ten wniosek.
I no cóż, muszę powiedzieć, że nie liczyłem na to, że będzie to wniosek tak szybko, tak skuteczny. I dlatego z dumą to i z radością odnotowuję. Jeśli idzie o to, co czynić, a czego nie czynić w tych sytuacjach, no to, to cóż, moje stanowisko definiuje fakt zgłoszenia akcesu z ramienia Konfederacji do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w której obok Komisji Obrony, która jest drugą komisją, w której zasiadam, rozstrzygają się sprawy być albo nie być życia narodu właśnie w kwestiach obronności. I to jest, i to może naprowadzać Państwa na tok mojego myślenia w tej sprawie. Dla mnie osoby, które podejmują trud życia w rodzinie, która musi konfrontować się z dramatem i cierpieniem związanym właśnie na przykład z narodzinami dziecka, które z jakichś względów nie jest tak zdrowe i nie spełnia tych standardów, które spełniają inne dzieci, no to takie osoby z mojego punktu widzenia mają status weteranów wojennych. I ja bym chciał, żeby moje państwo tak takie osoby traktowało i tak do takich osób się odnosiło, z takim szacunkiem i taką troską, tak. A co do mojego światopoglądu w tej dziedzinie, no to właśnie chwała Bogu, ja go nie muszę wymyślać ad hoc, nie muszę improwizować i sprawdzać, co ja właściwie uważam na dany temat, dlatego że szczęśliwie opatrznościowo się zdarzyło, że zanim jeszcze wszedłem do czynnej akcji politycznej, mogłem te moje poglądy wyartykułować jasno i publicznie na szerszą skalę, tworząc filmy dokumentalne. I w tej dziedzinie odsyłam, znów nieskromnie, odsyłam szanowną publiczność i państwa do filmu Eugenika w imię postępu, filmu, który opowiada o projektach totalniackich segregacji ludzi, dzielenia ich na lepszych i gorszych. Odsyłam do filmu Nie o Mary Wagner, który dotyczy sprawy bezpieczeństwa życia ludzkiego w wymiarze prawnoustrojowym na konkretnym przykładzie pewnej, tutaj to słowo nie jest na wyrost, bohaterskiej, heroicznej pro-liferki kanadyjskiej. Państwo może nie wiecie, Kanada, ta witryna wystawowa liberalnej demokracji, to są najgłębsze otchłanie Mordoru, jeśli idzie o stosunek do życia ludzkiego. Tam można zabić człowieka albo nawet zostawić na pewną śmierć do 9 miesiąca życia płodowego włącznie i żadna policja, żadna prokuratura nie zadziała. To jest Kanada, Ludowa Republika Kanady. Tak się tam sprawy mają. Ja temu się przeciwstawiam. Ja dążę do tego, żeby w Rzeczpospolitej Polskiej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej, żeby życie ludzkie było bezpieczne i żeby miało prawnoustrojową gwarancję bez segregacji, bez dzielenia ludzi na lepszych, gorszych, czarnych, czerwonych, zielonych, kolorowych, bez dzielenia ludzi na mniej czy bardziej doskonałych wedle arbitralnych kryteriów, które jacyś tam starsi, mądrzejsi chcieliby formułować. Ja jestem za wolnością, równością, w dostępie do prawa, jestem za bezpieczeństwem i moje państwo w moim pojęciu do tego ma służyć, żeby życie ludzkie, wiara, normalna rodzina i własność były w Polsce bezpieczne. Proszę o szybkie ad vocem pana z Ostrej Zieleni i pytanie pana z Młodych Libertarian. Także najpierw pan Kacper, bardzo proszę. Tak, ja bym jednak trochę z Kanady wrócił do Polski.
Chciałbym, żeby koniec pana wypowiedzi był zdecydowanie prawdziwy, bo zgadzam się z tymi wartościami. Niemniej jednak chciałem zadać bardzo krótkie pytanie. Pan powiedział tutaj o szacunku i równości dla osób. Ja bym chciał spytać o programy socjalne, czyli po prostu wartość i najczęściej pieniądze. Czy to się należy, czy nie? Proszę o powtórzenie pytania albo też transmitowanie sensu pytania przez prowadzącego, ponieważ nie dosłyszałem. Czy teraz, jak powiem, to jest dobrze? Kiedy pan o to pyta, to jest dobrze, a za chwilę może będzie gorzej. Proszę podjąć próbę. Rozumiem. Chciałem wrócić z Kanady do Polski i powiedzieć, że zdecydowanie wartości, które wyraził pan na końcu, zdecydowanie się z nimi zgadzam i chciałbym, żeby one były prawdziwe. Niemniej jednak moje pytanie było proste. Pan tutaj wyraził, że chciałby dla osób właśnie niepełnosprawnych i każdego równość, szacunek i tak dalej. A ja pytam stricte o programy socjalne. I pytam tak naprawdę o programy, które najczęściej wiążą się z pieniędzmi. Więc chciałem spytać, czy właśnie na takie osoby niepełnosprawne pieniądze dawać, czy nie? Czy programy socjalne prowadzić, czy nie? Proszę pana, pan zadaje pytanie zwięzłe, ale ono nie może ewokować odpowiedzi jednak nie rozbudowanej o pewien kontekst historyczny. Ja jestem wielkim, zdecydowanym, kategorycznym przeciwnikiem socjalu. Przeciwnikiem tworzenia przez państwo piramid finansowych, które doprowadzają do pogłębiania się ucisku fiskalnego pod pretekstem obietnic, które okazują się bez pokrycia realnego. Skąd się wzięły te piramidy finansowe? No historycznie twórcą ZUS-u pierwszego mechanizmu przymusowego, scentralizowanego systemu redystrybucji pod pretekstem dbałości o starych i niedołężnych jest kanclerz Bismarck. Kanclerz Bismarck, prawda? Prusy bismarckowskie pierwszy raz ten eksperyment na żywych ludziach przeprowadziły. No, sęk w tym, że kiedy Bismarck to robił, no to średni wiek pracownika nie przekraczał 40 lat. Więc państwo zgarniało wszystko, ludzie szli na tamten świat i można powiedzieć, system się dopinał. Teraz się nie dopina, ponieważ chwała Bogu żyjemy dłużej, bo higiena, bo warunki życiowe, bytowe, bynajmniej nie dzięki socjalowi, one się podniosły. I z tego, że to Bismarck jest ojcem chrzestnym tego systemu, no to każdy Polak patriota powinien wysnuwać przynajmniej pewną podejrzliwość wobec tego systemu. Ja ją w sobie mam i drążę głębiej w historii i pytam, a co było dawniej, co było wcześniej? No wcześniej, szanowny panie, ludzie opiekowali się sobą wzajemnie, bez przymusu państwowego, ale pod, uwaga, pewnym przymusem moralnym. Tak, to była chrześcijańska, katolicka dobroczynność. Ten system dobroczynności, który był wspaniale rozbudowany przez najdoskonalsze w świecie organizacje sieciowe, to znaczy przede wszystkim zakony katolickie, jeszcze w wiekach średnich, kiedy Christianitas najpiękniej rozkwitała i ten system, oczywiście nigdy nie wydolny w 100%, ale był odpowiedzią uczciwego, moralnego człowieka na ludzkie niedole i doczesne utrapienia. Co się wydarzyło? Przyszła rewolucja protestancka, tak jest, rewolucja protestancka, Hus 100 lat później, Luther, Calvin et consortes i oni to wszystko zaorali. Tam, gdzie władza została przejęta przez rewolucję protestancką, tę autentyczną bolszewię XVI-XVII stulecia, tam przede wszystkim miało to oblicze wielkiej transformacji ustrojowej w wymiarze własnościowym. Został wykonany wielki skok na kasę. Zostały zrabowane, przejęte przede wszystkim majątności kościelne, dobra klasztorne.
które były instytucjami o charakterze nie tylko religijnym, ale właśnie pełniły rolę szpitali, przytułków, szkół, archiwów, bibliotek. To był krwiobieg naszej cywilizacji. Rewolucja protestancka to zniszczyła. Kiedy to zniszczyła, no to na drogi na przykład królestwa zwanego niegdyś Wesołą Anglią, czy na drogi krajów Europy Północnej, Skandynawii, czy krajów niemieckich, wyległy wszystkie te sieroty, cała ta nędza, bieda ludzka, wszystkie te choroby i niedostatki, które wcześniej były w jakiś sposób skupione wokół tej chrześcijańskiej, katolickiej sieci lecznictwa, dobroczynności i opieki. Opieki, tak jest, socjalnej w tym znaczeniu historycznie pozytywnym, naturalnym. I kiedy to się stało, no to wtedy rewolucja zaczęła pokazywać tę całą biedotę i zaczęła mówić, no coś z tym musimy zrobić. Najpierw zniszczyli cały ten mechanizm, zniszczyli te szpitale, przytułki, szkoły i tak dalej, no a potem zaczęli, jak to w socjalizmie, jak to w komunie, zaczęli ratować narody przed nieszczęściami, które sami sprowadzili. I tak rewolucja jakobińska, potem rewolucje demokratyczne XIX stulecia, rewolucja bolszewicka i aktualnie trwająca rewolucja neobolszewicka w świecie, ten mechanizm stosuje. I to jest błędna droga. To jest, powtarzam, tworzenie systemu obietnic bez pokrycia z jednoczesną atomizacją społeczeństw, rozbijaniem narodów, rodzin. To jest tworzenie pretekstu do tego, żeby ludzie byli coraz bardziej nieludzcy, żeby mówili, no państwo ma się tym zająć, więc ja złamanego grosika nie rzucę na biedne sieroty, bo jak mówił towarzysz Lenin, jest to odwracanie uwagi proletariatu od jego istotnych problemów, prawda? To jest obłędny mechanizm i nie da się niestety tego obłędu znieść, odwrócić, nie da się narodów, ludzkości z tej błędnej drogi, na tej błędnej drodze zatrzymać z dnia na dzień. Trzeba to robić, no cóż, odważnie, ale i rozważnie. I dlatego wracając do pańskiego pytania, nie można rozwiązywać problemów ani politycznych, ani ekonomicznych, socjalnych, także kulturowych, punktowo, to znaczy, że o, proszę bardzo, likwidujemy z dnia na dzień socjal i rób ta, co chce, ta radźcie sobie, jak umiecie. Tego nie można zrobić. To byłoby niemoralne, to byłoby nieuczciwe. Władze Rzeczypospolitej Polskiej, naśladując te opłakane przykłady właśnie bismarckowskie, niestety skierowały naród polski na tę ścieżkę i to nie dopiero za PRL-u, ale już w dwudziestoleciu międzywojennym budowano etatystyczne państwo niestety z totalniackimi pretensjami i to była błędna ścieżka. Dzisiaj nie możemy z dnia na dzień powiedzieć w tył zwrot, radźcie sobie jak chcecie, ale to co możemy i powinniśmy zrobić, to obiecując, zobowiązując się politycznie, a zatem prawnie, do tego, że państwo polskie ma wywiązać się ze wszystkich umów, które zostały zaciągnięte wobec Polaków, wobec przedstawicieli narodu polskiego, wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo polskie musi uczynić wszystko, żeby wywiązać się z tych zobowiązań, ale na miłość boską nie powinno wciągać do tej piramidy finansowej, której imię ZUS i inne przybytki państwa etatystycznego, nie powinno wciągać następnych pokoleń. Rzeczpospolita Polska nie powinna was, szanowni państwo, wciągać do tej piramidy finansowej, na tę drogę ku katastrofie. Powinna wam oddać waszą wolność, którą wam nominalnie, pozornie, werbalnie gwarantuje, nawet i konstytucja post-PRL-owska,
po to, żeby odżyła polska przedsiębiorczość, żeby jeden Polak mógł dawać pracę drugiemu, żeby Polacy nie musieli emigrować masowo za chlebem, żeby nie musieli wstępować do służby państwowej za przyszłą miskę ryżu, jak to sobie może wyobraża pan premier Morawiecki, żebyśmy nie stali się narodem niewolników i nadzorców niewolników. Jestem za wolnością przeciwko segregacji sanitarnej. Jestem za wolnością i bezpieczeństwem przeciwko urojeniom, przeciwko fatamorganie wolności i bezpieczeństwa, którą prezentuje aktualne państwo. Bardzo proszę, pytanie pana Jana Tyszko-Ostrowskiego z Młodych Libertarii. Adwokatem, bo proszę pana, pan konkretnie nie odpowiada na większość pytań i wyklarowuje się tutaj taka wizja Konfederacji, która w żaden sposób nie przedstawia jakiejś konkretnej alternatywy. Nawet nie potraficie podać, kto miałby być królem waszej monarchii, jak byście zadziałali w czasach pandemii, tylko że hejtujecie w czambuł wszelkie obostrzenia czy wszelkie zalecenia, jakie były postulowane przez rząd. Pan tutaj mówił o piramidzie finansowej. Ja może, bo tak było życzenie czatu, no to tutaj spełnię, żeby był temat dotyczący masonów, bo pan bardzo lubi o tych mówić. I bardzo mnie to zastanawia, jak to jest, że pan tak bardzo hejtuje tych masonów, przedstawia ich jak najgorszych na świecie, a to oni budowali między innymi demokrację amerykańską. To oni sprzeciwili się tyranii de facto monarchii brytyjskiej. I to oni zbudowali podwaliny pod prawdziwy wolny rynek, który później został w różny sposób coraz bardziej regulowany. Natomiast ja się tak zastanawiam, czy oni pana jakoś skrzywdzili, czy dlaczego się pan na nich akurat uwziął? Czy to jest takie zrzucenie winy, takiego kozła ofiarnego sobie znaleźliście? Bo ja tego nie rozumiem. Tyle wybitnych jednostek było tymi masonami. Ja szczerze się jeszcze nie interesowałem tym, ale po pana takich wywodach naprawdę się zastanawiam. Dziękuję, czy może że nie powinienem pan, dziękuję, że do tej loży że pan się nie interesował, ale pan się chętnie wypowie. Pan nie wie, ale pan ma ja zdanie. Chętnie się zapiszę. Ja się chętnie zapiszę. Znaczy ja czytałem trochę o masonach, pan, ale nie aż tak bardzo. No. Korepetycję u mnie, ale możemy negocjować. Znaczy, może pan odpowiedzieć na to pytanie dotyczące, dlaczego, skąd jak się panu wzięło pytanie? Ten hejt na masę? Jak brzmi pytanie? Skąd się wzięło takie, może nie tyle prześladowanie, ale takie uwzięcie się na masonów? Skąd to się wzięło u pana? Proszę o następne pytanie, a pana odsyłam do przeglądu chociażby tej rozmowy, którą tutaj na raty prowadzimy dzisiejszego wieczora i proszę zważyć proporcje i akcenty w moich wypowiedziach i wtedy zobaczy pan, że pańskie pytanie jest ewokacją jakiegoś urojenia. Aha, no tak, George Washington też jest urojeniem, no oczywiście tego mogłem się spodziewać. Pan tworzy chochoła, bo panu bardzo łatwo jest powiedzieć, że czy to LGBT niszczy rodzinę, czy to masoni niszczą polskość, czy to ci protestanci zniszczyli świat, bo wcześniej było pięknie kolorowo. I to pięknie kolorowo akurat znamy dobrze z lektur szkolnych, jak chociażby Ludzie bezdomni, jaka wielka była bieda, jaki wyzysk był człowieka i akurat państwo opiekuńcze, które było stworzone przez Bismarcka, później zostało zaimplementowane w innych państwach ten model, dlatego, że jest bardziej ludzki i dlatego, że ludzie potrzebują się wspierać, a wspólnota, kiedy nie mieszka ściśle na wyznaczonym obszarze, takim jak miasto, tak, w mieście wolny rynek w pełni by dał radę, natomiast na prowincji, gdzie daleko jest od wsparcia, tam znikąd się nie powstaną szpitale, jeżeli się tam im nie stworzy tych szpitali, które także muszą utrzymać właśnie te miasta. No ale oczywiście to jest rewolucja protestancka, to są masoni, to są wszystkie złe, no to jest po prostu żenujące, to są takie populizmy, które pan rzuca. Tak samo jeżeli chodzi o epidemię. Mnóstwo ludzi umarło i także miało problem z dostaniem się do lekarza, dlatego że krytykowaliście jako Konfederacja nawet zakładanie maseczek, nawet coś takiego prostego i później ostentacyjnie, pokazowo na marszach wszyscy bez maseczki ściskaliście się, bo to jest różnica, bo jak ludzie protestowali wobec tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, do którego pan także doprowadził, to przynajmniej starali się zachować te 1,5-metrowe odległości, wiem, bo byłem, wiem, bo jest masę zdjęć i także wszyscy mieli maseczki, o to także organizatorzy dbali. Więc naprawdę pan tutaj mówi o zdrajcach, o przestępcach, że to rząd tutaj powinien być skazany czy sądzony, ale pan sobie chyba nie zdaje sprawy, że
możliwe, że jeszcze będzie więcej ofiar tej epidemii, oby nie, oby ta szczepionka to wyhamowała. Natomiast pan naprawdę może być, jak się układ polityczny zmieni, podstawiony pod po prostu zdradę stanu, możliwe, no bo jak można inaczej nazwać działanie wobec własnego narodu, negatywne działanie, doprowadzające ich do śmierci. To jest naprawdę niesamowite, że pan się dostał do Sejmu i ma tak wielkie grono odbiorców, nie przedstawiając żadnych konkretów na reformę Polski, a jedynie rzucając takimi populizmami. I to chyba tyle w temacie, bo na pytanie żadne pan już nie odpowie konkretnie. Bardzo proszę, jeżeli pan Grzegorz Braun chce zgłosić ad vocem do pana Juliusza Zawodzkiego, chyba że, jeżeli nie, to wtedy przejdziemy do pytania pana Szanowni Jana. Państwo, ja nie chciałbym, żeby to tak belfersko zabrzmiało, ale no, znowu nic lepszego nie mogę zrobić, bo przecież nie wystąpię tutaj z referatem na temat rewolucji protestanckiej, już i tak pewnie parę zdań za wiele powiedziałem, ale jeśli szanowna redakcja zechce przesłać mi jakiś adres skrzynki pocztowej w realu, to ja bardzo chętnie, ponieważ tak miło mi się z Państwem dziś wieczór rozmawia, prześlę odpowiednią ilość egzemplarzy filmu dokumentalnego mojego, tak się składa, autorstwa sprzed paru lat, Luter i rewolucja protestancka. I jeśli obejrzawszy ten film Państwo stwierdzicie, że nie znaleźliście tam żadnych faktów, które nie były Wam wcześniej znane, no to cóż, rekompensuję Wam straconych 100 minut projekcji tego filmu, ale sądzę nieskromnie, że ten film jest naładowany informacją i że po prostu jest godzien polecenia, zwłaszcza godzien jest polecenia wszystkim ofiarom państwowego szkolnictwa, które coś tam widziały w podręcznikach i sądzą, że wiedzą, o co chodzi, co w trawie piszczało i co było grane. No to jest właśnie bieda z tym systemem, nie tylko scentralizowanym lecznictwa, ale także i scentralizowanym systemem edukacji. Rewolucja protestancka akurat z tym miała bardzo wiele, może nawet wszystko miała wspólnego, bo to są korzenie tego zła. Serio, panie Mikołaju, po audycji bardzo proszę SMS-em jakiś adres pocztowy i pozwolę sobie na pańskie ręce przekazać koleżankom i kolegom egzemplarze filmu Luter i rewolucja protestancka. Oczywiście, jak dostanę adresy, tutaj uczestnicy wyrażą chęć otrzymania tych filmów czy artykułów, to oczywiście przekażę. A teraz proszę o ostatnie pytanie dzisiaj pana Jana Tyszko-Ostryckiego z Młodych Libertarian. Dziękuję bardzo. Ja mam tutaj takie pytanie, ponieważ pan, jak startował pan jeszcze, to było 5 lat temu, jak startował pan na urząd prezydenta, wyniósł pan taki postulat, który zdaje się też później, o którym też pan później mówił, o koronacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Więc ja mam tutaj takie pytanie, jakie korzyści... Właściwie o co to chodzi? Właśnie jakie korzyści wymierne czy niewymierne polscy obywatele po takiej koronacji właśnie będą mogli otrzymać, na przykład jako agnostyk, czy osoby, inne osoby niewierzące, czy osoby o innych religiach, także tak. Bardzo dziękuję za pytanie. Tak, owszem, w 2015 roku w kampanii prezydenckiej, w moim programie, który, jak nieskromnie mniemam, nie zestarzał się i niczego nie muszę odszczekiwać, wycofywać, niczego nie muszę kasować, co zresztą i tak byłoby niemożliwe. Powtarzam, tak jak wtedy mówiłem, jednym tchem. Mówiłem w kwestiach bezpieczeństwa, broń niekonwencjonalna dla Wojska Polskiego i intronizacja Chrystusa Króla. Broń niekonwencjonalna dla Wojska Polskiego, no bo bez argumentu odstraszania państwo polskie nie będzie w stanie nawiązać dyplomatycznego dialogu z korzyścią dla własnego narodu. A intronizacja, wiecie Państwo, dla niektórych to brzmi tak egzotycznie, że nawet nie próbują się zastanawiać. Nie próbują się zastanawiać, jak istotne dla naszego życia, codziennego życia, nie jakiejś tam abstrakcji prawno-ustrojowej, jak istotne jest
uwaga, niezdefiniowanie źródeł prawa. Otóż przy wszystkich pozorach, które rozsnuwa się za pomocą na przykład takich zdań w konstytucji naszej post-PRL-owskiej, że władza pochodzi od narodu. No to właśnie jest zasłona dymna. Władza pochodzi od narodu, czyli właściwie od kogo? Właściwie od kogo, tak? Jak działa procedura demokratyczna, to mogliście Państwo oglądać nie tylko na przykładach warszawskich, polskich, ale ostatnio sceny na amerykańskim, waszyngtońskim Kapitolu. Sporo powiedziały o tym, jak działa procedura demokratyczna. Otóż rzecz w tym, żeby dla bezpieczeństwa nas wszystkich, właśnie wierzących, niewierzących, małych, dużych, zdrowych, chorych, białych i kolorowych, żeby stwierdzić, że są pewne reguły gry, które nie będą ulegały zmianie w trakcie rozgrywki. Demokracja jest takim szachrajstwem, jest taką grą w trzy karty z narodem, w której reguły zmieniają się nieustannie i widzimy to właśnie na bardzo spektakularnych przykładach w mijającym sezonie. W roku 2020, no chociażby to rozporządzenie, które tutaj cytowałem, ale wszystkie te ograniczenia wolności, praw obywatelskich, to wszystko stało się pod szyldem demokratycznym, pod flagą biało-czerwoną, z pieczęcią, z orłem w koronie. Otóż, szanowni państwo, intronizacja Chrystusa Króla to nie akt sentymentalno-religijny. To jest akt konieczny, jeśli mamy przetrwać jako ludzie cywilizowani, jako ludzie wolni, a nie segregowani na niewolników i nadzorców niewolników. To jest akt konieczny. Konieczny akt stwierdzenia, że są pewne sprawy, co do których zmiany nie będzie. Państwo polskie ma bronić każdego obywatela bez względu na to, czy on się dobrze czuje, czy gorzej, czy się wszystkim podoba, czy się nikomu nie podoba. Każdy ma mieć wobec prawa, ma być równy. I to jest kwestia fundamentalna. Kwestia stosunku do wiary, własności i rodziny. Uwaga, normalnej rodziny, bo rewolucja prowadzi z nami walkę także i w sferze słowotwórczej, w sferze retoryki i propagandy. To jest w ogóle ulubiona domena rewolucji światowej, więc także i to ulega zamazaniu. Trzeba tego bronić. I jeżeli nie odniesiemy się do fundamentów, jeśli nie stwierdzimy, że to są kwestie, w których nasz stosunek będzie stały, niezmienny, niezależnie od naszych wewnętrznych, że tak powiem, nastrojów i niezależnie od koniunktur politycznych zewnętrznych, no to biada nam. To wtedy można właśnie, to wtedy jak w Ludowej Republice Kanady można dzieciątko, które się nawet już narodziło, uznać za niegodne życia i można uczestniczyć w jego zaprogramowanym zabójstwie bez narażania się na sankcję karną. Można wtedy dowolną konfigurację towarzysko-erotyczną nazywać małżeństwem i budować na tym całe koncepcje prawnoustrojowe oszukańczego tolerancjonizmu. Można wtedy człowiekowi odebrać jego własność, powołując się na tak zwane ważne względy społeczne. To jest jeden z nowotworów rewolucyjnych, które w naszym państwie zagnieździły się bardzo głęboko właśnie w tkance prawnej. Sprawiedliwość społeczna, no to właśnie klasyk, czyli pan prezes Korwin-Mikke powtarza, sprawiedliwość społeczna różni się tym od prawdziwej sprawiedliwości, czym krzesło elektryczne od zwykłego krzesła. I ja przyklaskuję tej diagnozie, tak to właśnie wygląda. Ja chciałbym, żeby Polacy byli u siebie na swoim i zatem, żeby niemożliwe było legalne
rabowanie Polaków, czy to przez wyzysk, ucisk fiskalny, realizowany niestety nie tylko przez tutejsze urzędy skarbowe i ministra tutejszego tubelczego finansów, ale realizowany przez międzynarodówkę lichwiarską, której Polska, naród polski został zakładnikiem z woli rządzących. Ponieważ jestem po stronie normalności, wolności, ze szczególnym uwzględnieniem w tej dobie prawa do prywatności, tajemnicy lekarskiej, jestem zwolennikiem szacunku do prawa przeciwko woluntaryzmowi rządzących. Jestem wielkim zwolennikiem na przykład tej zasady, która była u nas sformułowana, szanowni państwo, 600 lat temu. Przywilej Jagiełłowy, neminem captivabimus. Nikt nie będzie wtrącony do więzienia bez sądu. 600 lat temu. Niektóre inne biedne narody europejskie musiały jeszcze setki lat czekać na to. No, na przykład Angolę, prawda, habeas corpus act, to dopiero końcówka XVII stulecia. A my mamy nasz Jagiełłowy przywilej od początku wieku XV. I otóż w roku 2020 zmiata się do kosza ten przywilej, ponieważ, powtórzę tę liczbę, bo ona jest zawrotna, a ścisła co do rzędu wielkości, 3 miliony Polaków najmarniej wtrącono w roku 2020 do aresztu bez żadnego wyroku sądowego. 3 miliony Polaków pozbawiono wolności na podstawie czego? Na podstawie telefonicznej nominacji z sanepidu i na podstawie pogróżki na pasku w telewizji po konferencji prasowej premiera z ministrem i inspektorem sanitarnym. Obrabowano ludzi, zamknięto interesy, biznesy. Na szczęście Polska się budzi. Mamy góralskie weto, mamy wyrok w sprawie dzielnego cyrulika opolskiego, fryzjera z Opola, który podał do sądu władzę o bezprawność tak zwanego lockdownu w sprawie jego zakładu i uzyskał wyrok. Niestety jest on już na tamtym świecie, zmarł. Była to wiekowa osoba, ale dzielny człowiek. Mam nadzieję, że jego nazwisko będzie wymieniane jednym tchem z Drzymałą, który walczył o normalność i polską własność jeszcze przeciwko rugom pruskim. Otóż mamy ten wyrok, mamy i inne uzasadnienia wyroków, które jako bezprawne definiują i narzucanie Polakom zamaskowania, grożenie grzywnami, grożenie mandatami. To jest wszystko jedno wielkie bezprawie. I ponieważ ja jestem przeciwnikiem tego bezprawia, za legalnością, jestem zwolennikiem wolności, bezpieczeństwa, suwerenności państwa, to z tego powodu dopominam się intronizacji Chrystusa Króla, to znaczy publicznego aktu religijno-prawnego, kościelno-państwowego aktu uznania, że uwaga, bo tu jest cały figiel, że władza, czyli kardynalne zasady, którym wszyscy podlegamy, nie pochodzi od żadnego z nas, ani od pana, ani od pani, ani od wszystkich państwa. Kardynalne zasady nie mogą być przedmiotem wolnej twórczości, bujnej kreatywności, ani rewolucjonistów, ani kontrrewolucjonistów. Czegoś trzeba się trzymać, bo wszyscy zginiemy. Tak jest, jak trwoga to do Boga. W tym stanie najwyższej konieczności pilność, potrzeba intronizacji Chrystusa, Króla Polski, jako uznanie zasad katolickich, ewangelicznych za kluczowe dla konstrukcji prawnoustrojowej państwa polskiego, ta pilność objawia się z każdym dniem z coraz większą mocą. I kończymy tym tematem dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję panu Grzegorzowi za gościnę w naszym programie, na naszym kanale ponad dwugodzinną, a także wszystkim przedstawicielom młodzieżówek, którzy zadawali przez te dwie godziny ciekawe pytania. Zapraszam wszystkich naszych widzów za tydzień
na odcinek z panem Pawłem Kukizem. Możliwe, że w przyszłym tygodniu będzie również jeszcze jeden odcinek, ale na jego potwierdzenie wciąż czekamy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom debaty za te ponad dwie godziny. Ja dziękuję ze swojej strony. Jeśli pan Mikołaj pozwoli, chciałbym państwu podziękować za ten ciekawy dla mnie i ożywczy wieczór. Jeszcze raz narzucam się z propozycją przesłania mi adresów do wysyłki chociażby kopii filmów dokumentalnych i tak jak prosiłem o to państwa gdzieś bliżej początku naszej audycji, odnoście się proszę do tego, co mówię, a nie do tego, co inni mówią o tym, że ja mówię. I jeśli idzie o kwestie światopoglądowe, bardzo proszę, żebyście Państwo zrobili mi tę uprzejmość, tę łaskę, jaką będzie dostrzeganie pewnych szerokich wspólnych mianowników tych kwestii, które w oderwaniu z osobna mogą brzmieć niezrozumiale, egzotycznie, zwłaszcza, że państwo wywołujecie różne bardzo ciekawe tematy, ale jeśli ujmiemy to całościowo, to rzecz zacznie być bardziej zrozumiała i mam nadzieję dla państwa także i dla państwa z czasem coraz bardziej bliska. Panie Grzegorzu, ja mam jeszcze do pana taką prośbę na koniec. Skoro pan nas prosi, to ja też pana poproszę. Proszę wziąć komentarz do konstytucji chociażby pana profesora Marka Safiana i przeczytać komentarz do artykułu numer 4. Pan zrozumie wtedy, jaka jest koncepcja narodu w polskiej konstytucji, tak. I dowie się szanowny pan skąd pochodzi władza. Ale pan się przyznał, że pan tego nie wie. No. Szanowny panie, kto rodzinę Safianów, juniora i seniora, traktuje jako wyrocznie i busolę w polskich sprawach, ten sam sobie szkodzi. Aha, no dobrze, dziękuję. Polecam państwu pośle, to władzy, Przepraszam wszystkich uczestników debaty jednakowość. Już kończymy. Materiały od razu i złożyć taką propozycję, że ja przeczytam i obejrzę te filmy, które pan tutaj proponował do merytorycznej dyskusji i możliwe, żebyśmy, jeżeli pan będzie miał czas i chęć, spotkali na takiej dyskusji może 2 na 2 czy 1 na 1 dotyczące czy to reformacji, czy to kwestii masonerii, czy też może spojrzenia na Polskę aborcji. Jeżeli pan ma taką chęć, to za miesiąc, za półtora miesiąca, jak się zaznajomię z tymi wszystkimi filmami, które pan mi podeśle i materiałami, to bardzo chętnie byłbym. I czy pan by chciał na taką debatę? Nie uchylam się od zaproszeń, które tak jak w dzisiejszym przypadku zostały w porę wystosowane. Umówiliśmy się, jestem i zawsze jestem do państwa dyspozycji. To nie jest kwestia woli, chęci, że tak powiem, prywatnych przyjemności wiązanych z tego typu akcjami. Ja jestem do państwa dyspozycji z obowiązku jako poseł wasz. Także chcecie tego czy nie, na dobre i na złe, także i wasz poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Oby przetrwała Rzeczpospolita Polska te straszne czasy i obyście państwo ujrzeli czasy lepsze. Myślę, że możemy taką debatę zorganizować. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom za dzisiejsze 2 godziny, dziękuję wszystkim widzom i do zobaczenia w przyszłym tygodniu na kolejnych programach organizowanych. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.